Dobry wieczór. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym Ekstra Live'ie. Dzisiaj z nami jest koordynator Akademii Wieczysta Kraków Filip Frydz. Cześć Filip. Cześć, cześć wszystkim. Filip jest też absolwentem pierwszej edycji studiów podyplomowych Rozumienie Gry. No i za chwilę podzieli się fragmentem swojej pracy dyplomowej, którą zrobił na zakończenie tychże studiów. Tenże live zatytułowany jest jako plan etapizacji programu szkolenia pod kątem aspektów rozumienia gry. No i za chwilę Filip udostępni nam ekran i przedstawi swoją wizję szkolenia. Zachęcamy do zadawania pytań oczywiście podczas prowadzenia Filipa. My na nie będziemy odpowiadać na bieżąco lub będziemy odpowiadać na nie podczas sesji Q&A, która będzie na końcu naszego live'a, ale jesteśmy cały czas do Waszej dyspozycji, także śmiało możecie zadawać pytania podczas trwania transmisji. Ja jeszcze tylko powiem, że aktualnie trwają zapisy na trzecią edycję studiów podyplomowych Rozumienie Gry, także jeśli ktoś byłby zainteresowany, to zachęcamy do zapoznania się na naszej stronie rozumieniegry.pl. Tam są wszystkie informacje, a za chwilę zobaczycie, czego można było się dowiedzieć albo jakie można byłoby wnioski wysunąć po właśnie tychże studiach. Przemysław Witas pisze, że wszystko jest ok. Przemysław Weiss, przepraszam, że wszystko jest ok. Także udostępniam Twoją prezentację, Filip, i oddaję Tobie głos. Dzięki, Paweł. Wszystko już widać, bo teraz podglądu tak nie mam. Tak jest. Wszystko już widać, jest już prezentacja, także możemy zaczynać. Super. To tak na początku chciałem tylko zaznaczyć, że po prezentacjach Przemka, po prezentacjach Adama czy Dawida, to troszkę się niepokoiłem, że wszyscy o seniorach, że wszyscy tak szczegółowo, ale troszkę mnie Kuba Śpiegowski swoją fajną prezentacją uspokoił. Też podszedł do tematu od strony dzieci, piłki dziecięcej, juniorskiej. I ja też właśnie w tym kierunku pisałem swoją pracę i też w tym kierunku chciałem teraz przed Wami się podzielić tym, co było w tej pracy zawarte. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko z mojej strony taki monolog. Chciałbym wszystkich zachęcić do dyskusji, bo z racji tego, że to jest plan szkolenia od skrzata do seniora, jeszcze nie byliśmy w stanie zobaczyć, jakie są efekty takiego prowadzenia zawodników. To cały czas będzie ewoluowało, cały czas będzie się rozwijało i wszystkie uwagi, jeśli macie jakieś spostrzeżenia, jeśli będziecie mieli jakieś spostrzeżenia, jeżeli według Was jakieś elementy powinny być wcześniej, jakieś później, jakieś w ogóle nie powinno być, albo o czymś zapomniałem, byłbym otwarty na taką burzę mózgów, żebyśmy porozmawiali. Jeśli by się przez to prezentacja przeciągała, myślę, że Paweł spokojnie nam udostępni jakiś termin, żeby zrobić dogrywkę. Ale żeby nie przedłużać, to zacznijmy od tego, czym jest w ogóle rozumienie gry. Rozumienie gry tak naprawdę jest zależne od kilku rzeczy. Przede wszystkim od obserwacji, tego, co zawodnik potrafi zaobserwować, jak szybko potrafi zaobserwować, analizy tego, co zaobserwował. Wtedy dopiero może podjąć świadomą decyzję i przystępuje do wykonania, czyli do elementów technicznych. Są to przede wszystkim zdolności kognitywne, obserwacja, ocena ryzyka, ocena tego, czy korzyści będą wystarczająco duże. I na takiej podstawie właśnie podjęcie adekwatnej decyzji do sytuacji. Co ma wpływ na rozumienie gry zawodnika? Nie tylko to, że wie, że spotkał się z jedną sytuacją kiedyś, raz na boisku, raz w swojej przygodzie z piłką, ale to doświadczenie, które nabywa wraz z kolejnymi meczami. Spotyka się z różnymi sytuacjami, uczy się na nie odpowiadać, uczy się na nie reagować, a my jako trenerzy możemy też w trakcie treningu tak konstruować swoje środki, tak konstruować swoje ćwiczenia, żeby zawodnik spotykał się z różnymi specyficznymi sytuacjami jak najczęściej,
poprzez chociażby modyfikowanie boiska, modyfikowanie zasad czy zmienianie liczby zawodników. W każdym razie powinny wszystkie takie środki treningowe być jak najbardziej zbliżone do gry, żeby te decyzje, żeby ta obserwacja, analiza też przypominała tą, z którą się zawodnik spotyka w czasie meczu. Jak się zmienia piłka, czyli czego tak naprawdę zawodnik potrzebuje w czasie meczu? Obserwujemy na pewno, że piłka nożna jest coraz bardziej dynamiczna, że intensywność zawodników jest coraz wyższa. To wszystko prowadzi do tego, że piłkarze muszą wiedzieć, jak się zachowywać w coraz szybciej zmieniającym się toku wydarzeń. Presja, która otacza zawodników z każdej strony praktycznie jest coraz większa, więc też ten mental zawodnika jest coraz ważniejszy. I w takich sytuacjach ciężko może być opierać się na schematach. Zawodnik musi się dostosować do sytuacji, a nie zawsze może sobie przypomnieć, może nie zawsze się spotkał z konkretną sytuacją, więc musi być kreatywny, musi sobie umieć poradzić z sytuacjami, które mogą go zaskoczyć. Jak może to zrobić? No właśnie poprzez obserwację, szybką analizę. Czasami mówimy o intuicji, czyli szybkiej decyzji podjętej dzięki doświadczeniu zdobytemu w czasie wcześniejszych meczów czy treningów. I problem jest tylko, jak takiego zawodnika, który tak szybko będzie reagował, tak będzie tak kreatywny, możemy wyszkolić. To na pewno nie jest kwestia jednego treningu, nie jednego sezonu, tylko na to zejdzie nam parę ładnych lat, dlatego zdecydowałem się właśnie w pracy na temat przygotowania programu szkolenia właśnie pod kątem aspektów rozumienia gry, by finalnie ta droga od skrzata do seniora mogła prowadzić do wysokich szczeblów rozgrywkowych. Zaczynamy od organizacji funkcjonalnej opartej o fundamenty gry. Dużo z tego tematu zaczerpnąłem oczywiście od Tomka Tchórza i Mateusza Ludwiczaka. Tutaj nie ma co ukrywać. Natomiast też każdy powinien dostosować wizję grania do swoich preferencji, do swojego środowiska, więc tutaj też będą pewne zmiany. Postaram się szybko przez to przejść. Fundamenty ogólne, nic nowego, w centrum gry, czyli w strefie boiska, gdzie obecnie znajduje się piłka, najbliżej piłki, dążymy do stworzenia przewagi liczebnej, unikamy równowagi liczebnej, no i nie dopuszczamy do przewagi przeciwnika. Natomiast chciałem do tego jeszcze dołożyć też coś swojego, czyli fundament multipozycyjności, polegający na realizowaniu zadań związanych z obecną strefą przebywania na boisku. Jak widzimy, zawodnicy już nie są na pozycjach, tylko przebywają przez jakiś czas na konkretnej pozycji, ale w czasie meczu to się bardzo często zmienia. Mówimy o pozycyjności, też coraz więcej zespołów, coraz więcej zawodników tych zespołów właśnie nie jest przypisanych do konkretnej pozycji, tak jak to widzimy na planszach przed meczem, tylko poruszają się z bardzo dużą swobodą i dostosowują się do tego, jak poruszają się przeciwnicy czy partnerzy z zespołu. Kolejnym fundamentem ogólnym dotyczącym zarówno ataku, jak i obrony jest fundament aktywności i on polega na ciągłym dostosowywaniu swojej pozycji do zmieniającej się sytuacji, czyli w ataku cały czas chcemy być pod grą, chcemy cały czas mieć otwartą linię podania, natomiast w obronie staramy się zawsze zamykać linię podania albo atakować przeciwnika z piłką. Cały czas jesteśmy po prostu w ruchu, w zależności od tego, gdzie jest piłka, gdzie jest przeciwnik, gdzie są partnerzy. Fundamenty operacyjne to jest niejako hierarchia celów, którą się posiłkują zawodnicy w obronie i w ataku. W ataku naszym celem jest zdobycie bramki, więc żeby ten cel osiągnąć, powinniśmy oddać strzał w stronę bramki. Jeżeli to nie jest możliwe, to staramy się stworzyć sytuację do oddania takiego strzału. Jeżeli to z kolei nie jest możliwe,
staramy się przemieścić piłkę jak najbliżej bramki przeciwnika, w kierunku bramki przeciwnika. Czasami trzeba wcześniej przygotować akcję ofensywną właśnie do tego, żeby piłkę pod bramkę przedostać. A jeżeli nie jesteśmy w stanie grać ofensywnie, grać właśnie w stronę bramki, to powinniśmy piłkę utrzymać w swoim posiadaniu po to, żeby w najbliższej nadarzającej się chwili właśnie zintensyfikować ataki i ruszyć po bramkę, po gola. W obronie podstawą jest to, żeby piłkę odebrać, natomiast żeby piłkę odebrać, musimy też spełnić pewne warunki. Nie będziemy się starali odebrać piłki w sytuacji, kiedy możemy stracić gola. Wtedy musimy zacząć od tego, żeby tego gola nie stracić i kiedy wszystkie te warunki, które tutaj widzimy na poszczególnych piętrach tej piramidy zostaną spełnione, wtedy możemy spokojnie przejść do takiego konkretnego, zdecydowanego odbioru piłki i oczywiście z myślą o tym, żeby wyprowadzić atak. Jakie ja wyróżniam fundamenty podstawowe w ofensywie? Fundamenty z piłką to postęp i utrzymanie, bez piłki to aktywne tworzenie linii podania poprzez wsparcie albo przestrzeń. W defensywie, w centrum gry jest to atak na piłkę lub asekuracja, natomiast poza centrum gry jedność defensywna, równowaga i kompakt. Zaczynając od fundamentów w ofensywie, postęp, czyli przemieszczanie piłki w stronę bramki rywala bezpośrednio lub też pośrednio, czyli nie w stronę bramki, ale w stronę linii końcowej, żeby później stworzyć okazję do zdobycia gola. Utrzymanie, czyli wszystkie działania z piłką, które nie są skierowane do bramki, nie są skierowane do przodu, ale pomagają nam później takie działania przygotować. Czyli albo gramy w szerz, albo gramy w tył, ale cały czas myślą o to, żeby w pewnym momencie zaatakować. Wsparcie, tutaj wyróżniam kilka rodzajów wsparcia do asekuracji, czyli między piłką a własną bramką, najlepiej od strony osi boiska. Jesteśmy blisko partnera po to, żeby w razie gdyby potrzebował awaryjnego podania, utrzymującego podania właśnie do tyłu pod presją, to jesteśmy tym pierwszym wyborem, natomiast w razie straty piłki jesteśmy już gotowi do przejścia do działań defensywnych w centrum gry. Do uwolnienia, czyli po prostu, żeby dać możliwość ominięcia rywala poprzez, kolokwialnie mówiąc, klepkę. Do przeniesienia, ustawiamy się blisko piłki, podchodzimy w stronę piłki po to, żeby właśnie można było przenieść centrum gry poprzez jedno, a później następne podanie lub jeżeli mamy przestrzeń, przez wyprowadzenie piłki. Do postępu bardzo podobne jednak z nastawieniem właśnie podania do przodu, czyli ustawiamy się powyżej linii piłki i staramy się wykonać postęp po przyjęciu od razu. Do ofensywnej kompaktowości To chyba pokrywa się z fundamentem ofensywnej kompaktowości, czyli w ataku obrońcy nie zostają z tyłu, podchodzą razem z resztą drużyny, kiedy piłka jest transportowana do przodu i dzięki temu później mogą bezpośrednio włączyć się do akcji w razie takiej potrzeby. I coś bardziej z futsalu, czyli wsparcie do wybloków. W piłce na boiskach 11-osobowych może stosowane raczej tylko przy, wybloki są stosowane tylko przy stałych fragmentach gry, ale kto wie, może też w tą stronę pójdzie w którymś momencie piłka nożna, ta z zielonej murawy. Jeszcze nie powiedziałem, w tej, powiedzmy, chmurce, w cudzysłowiu zawarłem takie krótkie hasła, którymi posługujemy się w pracy z zawodnikami po to, żeby szybko, żeby łatwo móc podpowiedzieć, móc się komunikować z zawodnikami czy zawodnikami między sobą. Bardzo to przyspiesza ten właśnie proces. Nie było wcale łatwo ze wszystkimi, ale później, kiedy zawodnicy się nauczyli tych haseł, to bardzo nam to pomogło w szybkim reagowaniu i dostosowaniu się zawodników właśnie do tego, czego od nich oczekujemy, szczególnie w późniejszych kategoriach, w starszych kategoriach wiekowych.
przestrzeń, czyli ruch od piłki, ruch od partnera, też kilka rodzajów, czyli głębia, ruch w stronę własnej bramki, ruch do tyłu, albo po to, żeby zabezpieczyć atak, albo po to, żeby później przenieść centrum gry. Natomiast na pewno to jest ruch poza centrum. Szerokość, czyli ruch w stronę linii bocznych i wbiegnięcia, czyli zasada, czyli fundament mobilności z tych popularnych fundamentów portugalskich. Atak na piłkę to już fundamenty w defensywie. Chodzi po prostu o to, żeby zaatakować zawodnika z piłką w celu odebrania mu piłki lub spowolnienia akcji, żeby dać możliwość kolegom z drużyny do powrotu, do wsparcia tych działań defensywnych. Asekuracja. Jesteśmy blisko partnera, który wykonuje atak na piłkę. Dajemy mu takie wsparcie mentalne, że zawsze możemy mu pomóc. Ograniczamy możliwość czy podania, czy dribblingu dla zawodnika drużyny przeciwnej. I jeśli nasz zawodnik przegrał pojedynek, to my włączamy się jako pierwsi w odbiór piłki. Jedność defensywna to dążenie do ustawienia jak największej liczby zawodników między piłką a bramką, czyli chcemy stworzyć takie trzy linie oporu poza odbiorem piłki, atakiem na piłkę, asekuracją. To właśnie jedność defensywna zapewnia, że mamy jeszcze następne szeregi naszych obrońców. Z drugiej strony, kiedy jesteśmy w obronie niskiej, jedność defensywna też wymusza na bardziej wysuniętych zawodnikach ustawienie w takiej uprzywilejowanej pozycji, żeby w wypadku walki o wybitą piłkę odciąć możliwość przejęcia przez przeciwników albo po prostu zgarnięcia tej piłki i wyprowadzenia kontrataku. Równowaga defensywna to są działania, które tak naprawdę na granicy centrum gry często występują i w założeniu mają to, żeby nie pozwolić przeciwnikom tego centrum gry przenieść lub po prostu skutecznie zareagować na przeniesienie centrum gry, czyli zdążyć się ustawić między piłką w nowej strefie, w nowym sektorze, a bramką. I kompakt, czyli zachowania poza centrum gry, które polegają na zmniejszeniu odległości między formacjami i poszczególnymi zawodnikami w formacji, aby się wzajemnie wspierać, zamykać przestrzenie, zamykać linię podania i nie dopuszczać do swobodnego rozgrywania piłki przez przeciwnika. Z drugiej strony właśnie zawodnicy powinni pamiętać o wcześniejszym fundamencie, czyli równowadze, aby też swoim zbyt wąskim ustawieniem nie spowodować, że nie zdążą zareagować na przeniesienie centrum gry przez przeciwnika, jeśli to się już uda. I pozostałe fundamenty specyficzne, które dotyczą, to są takie uniwersalne zasady, niezależne od wybranego sposobu gry, ale które dotyczą konkretnych działań w poszczególnych drużynach, w poszczególnych fazach gry i są na boisku zarówno w ataku, jak i w obronie, natomiast różnią się od siebie tak jak poprzednie. Są to takie wytyczne, jak realizować poprzednie fundamenty już w konkretny sposób. O tym, jak funkcjonują zespoły w trakcie gry, decydują relacje między zawodnikami. One w dużej mierze są zależne od tego, jak zawodnicy są wobec siebie ustawieni, jak są rozmieszczeni na boisku. Teoretycznie, patrząc teraz na składy najlepszych drużyn, na ustawienia zespołów, one nie mają aż tak wielkiego znaczenia, ponieważ 1-4-4-2 którejś drużyny bardzo szybko może przetransformować się w inne ustawienie 1-3-5-2, bardzo popularne teraz 1-3-4-3, czy nadal będące w użyciu inne systemy. Natomiast one są bardzo płynne, potrafią się zmieniać nie tylko w poszczególnych fazach gry, nie tylko w poszczególnych fragmentach meczu, ale nawet w ciągu jednej akcji.
i zawodnicy potrafią płynnie przechodzić w zależności od tego, co się dzieje na boisku, między różnymi ustawieniami. Dlatego takie ustawienie całej drużyny, czyli powiedzielibyśmy makrostruktury, jest może nie aż tak ważne, jak to, co się dzieje w mniejszych wycinkach meczu, w mniejszych wycinkach zespołów, czyli w mikrostrukturze. Mikrostruktura to grupa kilku zawodników, trzech, czterech, czasami pięciu, która operuje właśnie w pobliżu centrum gry, czyli w najbliższym otoczeniu piłki. Tam rozgrywają się takie decydujące pojedynki. Tam decyduje się to, która drużyna wychodzi z przewagą, która drużyna jest w stanie ominąć obronę przeciwnika, która drużyna jest w stanie odebrać piłkę przeciwnikowi, wykonać kontratak. Więc nie można oczywiście umniejszać ustawieniom i makrostrukturze. Natomiast warto też dobrze, dokładnie zaplanować to, jak zawodnicy będą się potrafili odnaleźć w takiej małej grze, czyli w mikrostrukturze. Dla mnie i dla nas w Wieczystej taką podstawową mikrostrukturą jest grupa trzech zawodników ustawionych w formie figury trójkąta. Jednym bokiem otworzona w stronę bramki przeciwnika, natomiast wierzchołek skierowany w stronę własnej bramki. Co istotne, ta struktura nie jest statyczna. Zawodnicy wobec partnera z piłką wykonują ruch jeden od piłki, jeden do piłki i my najczęściej decydujemy się na to, żeby zawodnik, który jest po stronie otwartej, jeśli zawodnik z piłką spodziewa się pressingu, jest właśnie wykonywany atak na niego, to wsparcie daje zawodnik po tej stronie otwartej, gdzie jest więcej możliwości zagrania, tak, żeby to podanie było jak najbezpieczniejsze. Wtedy zawodnik zasłaniany przez presującego może dawać przestrzeń, czyli albo wbiegnięcie, albo szerokość, i do niego poprzez wsparcie właśnie do przeniesienia jest skierowana piłka. Jeżeli natomiast zawodnik z piłką nie ma żadnej presji na sobie, nikt go nie atakuje, wtedy zawodnicy decydują się nawet obydwaj na wykonanie przestrzeni, fundamentu przestrzeni, czyli ruch od piłki, aby stworzyć jeszcze więcej miejsca dla prowadzenia piłki. Kilka przykładów zachowań w takiej mikrostrukturze. To jest właśnie gra bez presji. Można wprowadzić piłkę, wyprowadzić piłkę jak najbliżej bramki, lub miejsce z przodu zostaje wykorzystane poprzez wbiegnięcie i zagranie piłki prostopadłej. Mimo że trzy osoby nie stanowią jakiejś licznej grupy, ilość kombinacji w takiej strukturze wcale nie jest mała. Dzięki temu, że zawodnicy mogą się zdecydować na wbiegnięcie do jej wnętrza, lub wymianę miejsc, rotację. Mamy tutaj możliwość wielu kombinacji w ofensywie do oszukania przeciwnika, do przeniesienia gry w inne sektory bliżej bramki. W wypadku straty piłki, pierwsza decyzja to oczywiście odbiór, próba jej odzyskania, wykonanie pressingu z myślą, żeby po pierwsze piłkę odzyskać, po drugie, żeby nie pozwolić przygotować akcji rywalowi, czyli nie wypuścić go poza miejsce, gdzie ta strata nastąpiła. W takiej sytuacji oczywiście koncentrujemy się na zbliżeniu do zawodnika z piłką i jej odebraniu. Natomiast jeśli przeciwnik zdołał akcję przygotować, myślimy o stworzeniu struktury trójkąta już odwróconego w drugą stronę, tak aby utworzyć tak zwany trójkąt asekuracji. Dla naszych zawodników ważne jest to, aby tą figurę trójkąta asekuracji utworzyć jak najszybciej. Czy to będzie w taki sposób, jak przed chwilą widzieliśmy na animacji? Czy szybsze będzie zejście jednego z zawodnika wyżej ustawionego, to już jest zależne od analizy sytuacji przez samych graczy.
Drugą mikrostrukturą, a wiem, że w fundamentach wielu, wielu trenerów taką podstawową mikrostrukturą jest figura rombu, gdzie jeden zawodnik z piłką jest ustawiony najbliżej swojej bramki, natomiast pozostali ustawiają się powyżej piłki, po prawej, po lewej stronie i jeszcze w środku najwyżej jest zawodnik wysunięty. U nas przyjmujemy, że on już jest na granicy centrum gry, możliwe, że często będzie poza to centrum gry wybiegał i dawał możliwość zagrania o dwie linie, ominięcia jednej z formacji rywali. Tak samo jak w poprzedniej mikrostrukturze, tak tutaj nie jesteśmy statyczni. Zakładamy sobie, że w optymalnych warunkach jeden zawodnik powinien dawać wsparcie, natomiast dwóch zawodników szuka możliwości realizacji fundamentu przestrzeni, czyli wybiegnięcia od piłki, tak abyśmy mogli wykonać postęp w grze jak najbliżej bramki przeciwnika. Kombinacji z racji tego, że mamy dodatkowego zawodnika, powinno być przynajmniej więcej. Nie trzeba angażować wszystkich, czasami proste rozwiązania są też skuteczne, a czasami ruch jednego zawodnika tworzy miejsce dla partnera. Tak samo jak w poprzednim wypadku jest możliwość wbiegnięcia do środka struktury i zwiększenia liczby kombinacji. Oczywiście najlepiej, jeśli później taką strukturę zaburzoną odbudujemy i będziemy ponownie mogli ustawić zawodnika zarówno z tyłu, po prawej, po lewej stronie, jak i z przodu. W sytuacji straty piłki tak samo głównym założeniem jest odbiór, zmniejszenie odległości między zawodnikami i próba przejęcia piłki po to, żeby szybko wyprowadzić atak. Natomiast kiedy drużyna przeciwna już przygotowała atak, tutaj mamy troszkę prostszą sytuację. Łatwiej jest nam stworzyć trójkąt asekuracji i jeszcze zawodnika, który może stworzyć tą trzecią linię obrony, zapewnić fundament jedności defensywnej. Coś oczywistego, co chyba każdy trener podświadomie wie, natomiast bardzo ciekawie opisał to w swoim wystąpieniu Dawid Rzepliński podczas, oj, teraz mi wypadło, natomiast podczas Kongresu Wiedzy o Szkoleniu tutaj w ramach ekstra trenera. Także też już po zakończeniu swoich studiów rozumienia gry dodaliśmy też element, aby podkreślić istotność tego zawodnika najniżej, zapewniającego czy to wsparcie do asekuracji, czy później po stracie jedność defensywną zawodnika poniżej centrum gry. Teraz chciałem Wam pokazać kilka propozycji tego, jak zawodnicy mogą poszukiwać właśnie utworzenia takiej mikrostruktury, czy w ataku, czy w obronie, która by była zawarta w dużej strukturze, czyli w makrostrukturze. W ofensywie utworzenie figury rombu, przeniesienie centrum gry. I też sprawdzające się bardzo, bardzo fajnie w linii ataku utworzenie mikrostruktury trójkąta, gdzie operujemy na granicy linii spalonego i nie zawsze jest możliwość wstawienia czwartego zawodnika z przodu powyżej linii piłki. Bardzo też dobrze sprawdzająca się w młodszych kategoriach wiekowych, jak w skrzacie, w żaku, gdzie zawodnicy jeszcze tej umiejętności współpracy w większych grupach do końca nie wykształcili. W obronie także rozegranie przeciwnika, najpierw figura rombu, mikrostruktura rombu, później zapewnienie trójkąta asekuracji w sytuacji odpowiadającej naszej kategorii orlika, czyli 7 na 7.
Później kategoria młodzika. Tak samo staramy się stworzyć figurę rombu lub trójkąta i w działaniach defensywnych w odpowiedzi na atak rywali przejście z jednej do drugiej mikrostruktury. Piłka 11-osobowa, także tutaj zawodnicy dążą do stworzenia takich mikrostruktur w małej grze, w poszczególnych sektorach i strefach boiska. Oraz działania defensywne. Modele zachowań nauczane na poszczególnych etapach szkolenia, czyli to, na czym powinni się skupić trenerzy w codziennej pracy, na poszczególnych treningach. Droga od fundamentów ogólnych do specyficznych jest długa, ale tak jak to często przekazuje i Tomek Tchórz, i Mateusz Ludwiczak, wszystko tak naprawdę można zrobić na jednym treningu, oczywiście nie wszystkiego nauczyć, ale dotknąć każdego z fundamentów już tak w taki sposób, żeby jakiś ślad w pamięci zawodnika pozostał. Jesteśmy w stanie to wykonać. Staramy się też u nas pamiętać, że rozumienie gry wcale nie jest najważniejszym elementem szkolenia. Jest równie ważne, tak jak inne jego aspekty, ponieważ zawodnik z wysoką świadomością, z wysoką inteligencją boiskową, jeśli nie będzie potrafił wykonać tego, co sobie zamierzy, to też jest nieskuteczny, nie realizuje celów gry i często po prostu jest odstawiany od składu i zamieniany nawet na zawodnika, którego może rozumienie gry jest mniejsze, natomiast potrafi więcej po prostu z piłką przy nodze. Zaczynając od pierwszego etapu, umownie zaczynamy od skrzata, natomiast zdarza się bardzo często oczywiście, że rodzice zapisują dziecko w późniejszym wieku, w wieku szkolnym, więc zakładamy też, że to będzie taki pierwszy, drugi rok treningu zawodnika, który dołącza do akademii i powinien przyswoić sobie jakieś podstawy pod to, żeby później móc uczestniczyć efektywnie i świadomie w dalszych częściach szkolenia. Rozumienie gry oczywiście głównie w tym wieku jest skupione na działaniach indywidualnych, przepraszam. Działania grupowe i zespołowe na tym etapie są mniej ważne. I jeśli chodzi o strukturę rzeczową, przede wszystkim umiejętności mentalne, to jest to, nad czym skupiamy się właśnie, przekazując elementy rozumienia gry. W kategorii skrzata, czy na tym pierwszym, drugim roku szkolenia, zawodnicy mają pierwszą styczność z piłką, więc tutaj jesteśmy bardzo tolerancyjni do tego, w jakim tempie przyswajają sobie oni poszczególne treści treningu, poszczególne elementy rozumienia gry. Dla nich najważniejsze jest, dla dzieci, dla zawodników w tym wieku najważniejsze jest frajda, częsty kontakt z piłką i właśnie nabywanie doświadczenia. Dobrze, jeśli to doświadczenie jest właśnie skorelowane z grą, fragmentami gry, a nie tylko z wyizolowaną formą nauczania z piłkami. Preferowane ustawienie w naszych treningach i w grach, które organizujemy, to gry 1 na 1, 2 na 2, a w perspektywie tego, o czym mówiliśmy, czyli fundamentów i mikrostruktury 3 na 3, raczej sporadycznie tylko wychodzimy do gier 4 na 4 i korzystamy z dorobku Horsta Weina, Faninio, ustawiamy najczęściej 4 bramki, ustawiamy strefy strzału po to, żeby jak najbardziej przekonywać zawodników do realizowania też postępu poprzez prowadzenie piłki, dryblowanie,
bo to jest dla nas na początku najważniejszy z fundamentów. Lewa, przód, prawa, tył to też są hasła, którymi się posługujemy, po to, żeby przekazać zawodnikom nie tyle pozycje, bo nigdy nie desygnujemy zawodników na poszczególne pozycje, ale po to, żeby potrafili oni stopniowo coraz świadomie ustawiać się na boisku. Zazwyczaj jeśli zawodnicy wbiegają na boisko, dostają tylko hasło: pamiętajcie, lewa, prawa, przód, tył. Jeśli gdzieś brakuje, mają się zorientować, spróbować się ustawić właśnie w tej strukturze. Na etapie świata jest to bardzo trudne. Ta chęć bycia przy piłce jest o wiele za silna dla nich, żeby potrafili to wytrzymać. Oczywiście, że to dla nas nie jest żaden problem. Natomiast widzimy też w perspektywie, że z czasem to ta umiejętność rozstawienia się na boisku właśnie po takich prostych komunikatach. Prawa, lewa, przód, tył jest bardzo skuteczne i zawodnicy coraz częściej mają po prostu korzyść z tego, że mają dużo przestrzeni wokół siebie. Oczywiście, mimo że ustawieni zawodnicy w późniejszej części tego etapu, czyli w późniejszej części skrzata, grywają momentami 4-4, to i tak jest możliwość przejścia, inaczej, nie możliwość przejścia, a bardzo często pojawia się sytuacja, gdzie wracamy do struktury trzech osób. Działania indywidualne z piłką to zdecydowana większość naszej uwagi, którą poświęcamy w treningu. I pierwszą taką rzeczą, którą chcemy wpajać, żeby zawodnicy rozumieli, to w którą stronę mamy grać. Teoretycznie, podświadomie, to jest bardzo proste. Każdy zawodnik, który przychodzi na trening, dostaje piłkę, to chce strzelać bramkę, chce iść w stronę bramki. Natomiast w praktyce często tak nie jest po prostu. Często młodzi zawodnicy opóźniają wejście do przodu, wyjście do przodu z piłką. Często opóźniają dribbling, często opóźniają strzał. Często też po prostu boją się starcia w pojedynku jeden na jeden i szukają innych dróg. My jak najbardziej chcemy ich przekonać do tego, żeby starali się skorzystać z opcji grania do przodu, czy to będzie prowadzenie, czy to będzie podanie, strzał. Tutaj jest pełna autonomia zawodników. Drugą taką rzeczą dla nas bardzo ważną jest nawyk korzystania z obu nóg, po to, żeby oczywiście móc wykonać podanie, strzał, przyjęcie, kiedy są w posiadaniu piłki, ale też po to, żeby chronić piłkę przed rywalem. To jest taka pierwsza ich umiejętność, która pomaga im odpierać ataki przeciwników. Zawodnicy powinni też poznawać elementy prowadzenia piłki i wiedzieć, kiedy prowadzić ją blisko przy nodze, czyli uczymy ich, że zawodnicy, kiedy są atakowani, powinni dotykać piłkę częściej, bliżej prowadzić siebie, nie dawać możliwości przeciwnikowi do wybicia. Natomiast kiedy mają przed sobą wolną przestrzeń, będą szybsi, będą skuteczniejsi, kiedy wypuszczą sobie piłkę mocniej, dalej i szybciej pobiegną. Którą częścią stopy poprowadzić piłkę? Też nasi zawodnicy są uczeni tego, żeby prowadzić piłkę czy prostym podbiciem, czy zewnętrznym podbiciem, ponieważ to jest szybsze. Natomiast wewnętrzna część stopy, czy wewnętrzne podbicie, raczej tylko w sytuacji driblingu, kiedy przeciwnik jest blisko, ponieważ większa powierzchnia zapewnia lepsze panowanie nad piłką, natomiast ustawienie stopy raczej nie pomaga w tym, żeby być szybszym podczas driblingu czy prowadzenia. Jeśli już zawodnicy mają tą chęć grania do przodu, jeżeli nawet czasami na ślepo idą do przodu, mimo że przed nimi stoi zawodnik, wtedy uczymy ich wykorzystywania innych kierunków, kiedy przestrzeń jest zamknięta,
poszukują właśnie ominięcia przeszkody, ominięcia przeciwnika i oczywiście po to, żeby po ominięciu iść do przodu, realizować fundament postępu. Bardzo ważną umiejętnością jest ominięcie, albo inaczej, uniknięcie starcia z rywalem i odpowiednio wcześnie wykonanie zmiany kierunku prowadzenia piłki. To jest bardzo, bardzo duży problem na początku dla zawodników, żeby wykonać czy zmianę kierunku, czy zwód w odpowiedniej odległości od rywala. Często czekają z tym zbyt długo i przez to zawodnik jest w stanie przejąć piłkę albo przynajmniej ją wybić. I tutaj pierwsze takie zadanie dla zawodników, aby nauczyć się, jak wcześniej powinni wykonać tą zmianę kierunku, żeby uniknąć ataku na piłkę, ale też nie za wcześnie, żeby nie pozwolić przeciwnikowi przyjęcie na poprawę swojej pozycji. W którą stronę po zwodzie? Bardzo często zawodnicy wykonują zwód na przykład w prawo i później uciekają z piłką w prawo. Proste dla nas, natomiast dzieci mają z tym często duże problemy, więc też istotne, żeby wiedzieli, że po zmyleniu przeciwnika i sprowokowaniu ruchu w jedną stronę powinni uciekać w drugą stronę i oczywiście przyspieszyć swoją grę do przodu. Działania bez piłki w tym momencie ich rozwoju jeszcze oczywiście to jest chęć zbliżenia się do piłki, chęć zabrania piłki, natomiast jeśli już są na to gotowi, jeśli już zaczyna się pojawiać sytuacja, gdzie zawodnicy myślą o tym, żeby nie biec do partnera i blokować mu drogi do bramki, tylko żeby znaleźć jakieś inne miejsce dla siebie, wtedy właśnie wkraczamy w elementy mikrostruktury. Zawodnicy dostają sygnał. Skoro zawodnik ma piłkę w środku, poszukaj miejsca z prawej, z lewej. Jeśli mamy czwartego zawodnika, to jeszcze mamy tą czwartą opcję gry do przodu. I jak się ustawiamy, kiedy atakujemy we trzech, właśnie środek, lewa, prawa i zawodnicy bez piłki troszkę powyżej, aby móc zagrać piłkę do przodu i żeby zawodnik z piłką każdego mógł zobaczyć, jeśli tylko jest już w stanie podnieść głowę, rozejrzeć się i zaobserwować, co się dzieje w jego otoczeniu. Działania w obronie. Bardzo nudne dla dzieci. Nieciekawe zajęcia, jeśli ktoś by chciał zrobić nauczanie gry w obronie, więc tutaj też to nie jest dla nas priorytet. Najważniejsze jest dla nas, żeby dzieciaki po stracie piłki starały się jak najszybciej odebrać, nawet kosztem tego, że zostawią za sobą niekrytego zawodnika. Dla nas na początku jest najważniejszy ten odbiór, najważniejsza jest ta chęć odbioru piłki, wykonania ataku na piłkę. Czy będzie udany, czy nie, zawodnik dalej sobie będzie musiał jakoś radzić. Natomiast jeśli chodzi o krycie, jedyne czego nauczamy zawodników, to ustawienia między piłką a bramką, zasłonienia bramki swoim ciałem i właśnie podjęcia próby odbioru. Jak odbierać piłkę? Tutaj tak naprawdę nie ma jeszcze okazji na to, żeby poćwiczyć pozycji, żeby poćwiczyć momentu odbioru czy gry ciałem. Jedyne na co zwracamy uwagę, to aby zawodnik był gotowy od razu do tego, żeby po ewentualnym przegraniu pojedynku być w stanie ruszyć dalej, a nie na przykład wykonywać od razu ślizg, bo to też jest bardzo częste wśród skrzatów na przykład. Co się dzieje, kiedy w naszych grach na cztery bramki musimy bronić dwóch, a dwóch atakować? W obronie oczywiście staramy się zawodnikom po pierwsze wpoić to, o czym przed chwilą mówiłem, czyli żeby być gotowym na zmianę kierunku, na powrót po przegranym pojedynku. Natomiast grupowo takie pierwsze działanie to, żeby podzielić się zadaniami i żeby przynajmniej jeden zawodnik bronił każdej bramki,
a nie była to taka sytuacja, gdzie trzech zawodników jest skupionych przed jedną z bramek. Przechodząc dalej do, umówmy się, kategorii Żaka, czyli trzeci, czwarty rok szkolenia. Jeśli ktoś dołączył od samego początku, od Skrzata, niewiele się tutaj zmienia, jeśli chodzi o działania grupowe. Może jest ich troszeczkę więcej, ale nadal priorytetem są działania indywidualne. Zwiększają się możliwości poznawcze młodych zawodników, więc na pewno te umiejętności mentalne też pomagają w rozwoju pewnych umiejętności grupowych i zespołowych. Czterech na czterech, często już z bramkarzem, ale dalej bardzo, bardzo często wykorzystywane jest u nas konstruowanie treningów według pomysłu Horsta Weina i filozofii Faninio. I tutaj mamy więcej możliwości tworzenia na boisku w takich sytuacjach struktur, czy to rąbu z bramkarzem i zawodnikiem nominalnie ustawionym jako środkowy obrońca, czy defensywny pomocnik, ale też w linii ataku boczni zawodnicy, powiedzmy wahadłowi, angażując się w akcje ofensywne, tworzą z zawodnikiem środkowym z przodu figurę, mikrostrukturę trójkąta. Na jakie działania zwracamy tutaj uwagę? Zaczynamy bardziej świadomie działać z zawodnikami nad osłanianiem piłki. Oprócz tego, że wiedzą, że mogą prowadzić piłkę dalszą nogą od przeciwnika, teraz starają się celowo wchodzić swoim ciałem w przestrzeń między przeciwnikiem, właśnie obrońcą, a piłką. Dodatkowo już zaczynamy z nimi pracę nad unoszeniem ręki. Pracę to może dużo powiedziane, ale zwracamy uwagę na to, że uniesiona ręka pomoże im odeprzeć ataki rywala. Zejście nisko na nogach, ugięcie kolan, które pomaga utrzymać równowagę, i ustawienie się bokiem do atakującego, co, powiedzmy, wydłuża drogę przeciwnika do piłki. To są rzeczy, które już zaczynamy wpajać na etapie Żaka dzieciakom. Natomiast ważne jest to, żeby zawodnicy wiedzieli, że osłaniają piłkę po to, żeby się spod takiego ataku uwolnić, a nie żeby cały czas się zastawiać, aż w końcu albo mecz się skończy, albo zawodnik odbierający piłkę będzie miał pomoc i nasz chłopczyk z piłką będzie w trudnej sytuacji. Jak wygrywać pojedynki? Tutaj uczymy zawodników, że aby nie było konieczności w ogóle osłaniania piłki w miejscu i żeby mijać rywala, można wykorzystać różne sposoby. Przede wszystkim prowadzenie piłki na tyle szybko, żeby w ogóle nie dać się dogonić obrońcy. Zmianę kierunku, kiedy przeciwnik jest jeszcze nie gotowy do odbioru, kiedy jeszcze nie zdążył nas zaatakować bezpośrednio. Wejście szybkim prowadzeniem, ominięciem, po prostu kopnięciem obok zawodnika piłki i wyminięcie go, a dopiero na końcu uczymy, może nie na końcu uczymy, ale staramy się wpoić zawodnikom, że dopiero na końcu rozwiązaniem takim ostatecznym jest wejście w dribbling, kiwka, wykorzystanie zwodów, które jest bardziej ryzykowne i jest większe ryzyko straty piłki niż w poprzednich, czyli przede wszystkim uniknięciu pojedynku poprzez szybkie działanie lub ominięciu przeciwnika bez straty czasu. Jak przyjmować piłkę? Może to nie jest już w pełni przyjęcie kierunkowe, natomiast chcielibyśmy, żeby jak najwięcej pierwszego kontaktu zawodników z piłką było wykonane w odpowiednim tempie, w zależności od swojego biegu, czyli piłka powinna się nie zatrzymywać, zawodnik nie powinien się zatrzymywać, przyjmując piłkę. Nawet jeśli rywal jest ustawiony, to szybkim przyjęciem zawodnik może go ominąć, stworzyć sobie tą przewagę pozycyjną i od razu zaatakować bramkę.
Oczywiście zawodnik musi odpowiednio ocenić możliwości swojej, rywala, czy dynamiczny start z piłką, czy zmiana tempa przyjęciem piłki będzie miała powodzenie. O tym, kiedy z wody, to mówiłem, że najpierw staramy się wykorzystać swoje ustawienie, swoją szybkość, dopiero później z wody. No i teraz skąd wiemy, co robić z piłką, czyli pierwszy punkt z tego cyklu na samym początku prezentacji, obserwacja. Już teraz zawodnicy, już od najmłodszych lat zawodnicy powinni wiedzieć, żeby podnosić głowę, żeby obserwować to, co się dzieje na boisku. Wszystkie gry, wszystkie ćwiczenia staramy się organizować tak, żeby zawodnicy, w grach to jest oczywiście naturalne, natomiast wszystkie ćwiczenia też, jeśli nie są fragmentami gry, nie są grami, to staramy się tak organizować, żeby zawodnicy mieli możliwość lub w pewnym momencie potrzebę uniesienia głowy, zaobserwowania tego, co się dzieje wokół niego, po to, żeby adekwatnie podjąć decyzję. I jedyną rzeczą, którą wprowadzamy, aby ułatwić zawodnikom obserwowanie boiska na razie, to jest ustawienie się w pozycji otwartej, w pozycji bocznej. Jeszcze my nie zwracamy uwagi na to, żeby zawodnicy oglądali się przez ramię, oglądali się za siebie, natomiast część zawodników potrafi sama do tego dojść. U nas takim pierwszym elementem, który ma ułatwić obserwację, jest właśnie, oprócz podniesienia głowy, właśnie pozycja otwarta, pozycja boczna. Co po odbiorze piłki, czyli znowu fundament postępu. Chcemy atakować jak najszybciej do przodu. Nie zależy nam na tym etapie oczywiście na budowaniu akcji, tylko na atakach szybkich. To jest podstawa wszystkich treningów. Atak szybki, pościgi, gry wahadłowe, które właśnie stwarzają zawodnikom możliwość grania do przodu, szybkiego operowania piłką do przodu. Kwestia stopniowania trudności, dobierania odpowiedniej intensywności, trudności zajęć, to już jest kwestia dla trenerów do tego, aby dobrze skonstruować dany trening. W którą stronę atakować? Jak rozegrać przewagę, jak pomóc koledze z piłką, prowadzenie czy podanie piłki, kiedy podanie. To są wszystko elementy zaczerpnięte z Faninho Horsta Weina, czyli dla nas najkorzystniejsze jest, kiedy atakujemy środkiem i możemy podać zarówno w prawą, jak i w lewą stronę. Koledzy zawodnika z piłką właśnie powinni poszukiwać takiego ustawienia. Jeżeli na przykład przejęlibyśmy piłkę w bocznym sektorze, to zawodnicy powinni doprowadzić do tego, żeby można było podać zarówno na prawą stronę, jak i na lewą stronę, patrząc z perspektywy zawodnika z piłką. Prowadzenie czy podanie? Można już tutaj mówić o elementach prowadzenia do skupienia, czyli prowadzimy piłkę, jeśli tylko mamy wolną przestrzeń. Natomiast kiedy jesteśmy atakowani przez rywala, zaczyna się podejmowanie decyzji, czy jesteśmy w stanie go ominąć, czy może kolega jest lepiej ustawiony, ma otwartą drogę do bramki i powinienem jemu podać piłkę. Kiedy podać? No właśnie, jak najpóźniej, żeby jak najbardziej skupić rywala na sobie, żeby on jak najbardziej się oddalił od gracza, do którego chcemy podać piłkę, ale na tyle wcześnie, żeby ta linia podania nie została zamknięta. Dodatkowym elementem, kiedy już wchodzimy w nauczanie podań, czyli raczej pod koniec albo w drugiej części tego etapu, to jak podawać szybko. A podania szybkie to oczywiście według nas podania po ziemi, podania mocne, podania na dobieg, jeśli jest tylko taka możliwość, i z wykorzystaniem jak najmniejszej ilości kontaktów po ziemi, aby też łatwiej było taką piłkę przyjąć zawodnikowi, do którego jest ona kierowana. I podobnie z przyjęciem, najlepiej przyjąć piłkę do przodu, od razu kierunkowo, lub jeśli jest taka możliwość, w pełnym biegu, kiedy jest zagrywana na dobieg,
bez zatrzymywania jej pod nogą. Co po podaniu? Oczywiście zawodnik po podaniu nie wyłącza się z gry, a podąża dalej za akcją. I teraz bramkarz. W tej kategorii unikamy ustawienia bramkarza, jeśli gdzieś mamy do czynienia z turniejami czy meczami, gdzie jest bramkarz, to też rotujemy zawodników. Zdarza się, że gramy w turniejach, w grach czterech plus bramkarz, grając piątką w polu bez bramkarza. Na naszych treningach nawet często jest tak, że wszyscy mogą bronić, wszyscy mogą grać w polu. Kiedyś na podwórkach grało się, że kto bliżej, ten broni. My pozwalamy nawet, żeby cała drużyna broniła, jeśli tylko jest blisko bramki. Natomiast jedyne aspekty do zrozumienia przez zawodnika, który jest akurat na bramce, to raczej są związane z tym, że musi on zrozumieć, że jest też jednym z zawodników z pola, powinien brać udział w rozgrywaniu, powinien jak najczęściej grać przed polem karnym i dążyć do tego, żeby jak najmniej interwencji trzeba było wykonywać ręką, a żeby od razu przejmować piłkę zagrywaną stronę naszej bramki nogą i rozpoczynać kontrataki. Skoro pojawia się bramkarz, to też pojawiają się nowe problemy, jak takiego bramkarza pokonać. Więc tutaj w związku z koniecznością ominięcia zawodnika z rękawiczkami do bronienia, zawodnicy powinni być świadomi tego, że nie zawsze rozwiązanie siłowe, jak najmocniejszy strzał zapewni gola, a też powinni raczej obserwować to, jak bramkarz jest ustawiony, który sektor bramki jest odsłonięty, czy może warto uderzyć lżej, ale tam, gdzie bramkarza nie ma, i to nie przyniesie lepszych skutków niż właśnie popularne napięcie procy i strzał z całej siły. Czy szybciej oddany strzał jest zawsze lepszy? W tym wieku zawodnicy często, jak tylko są blisko bramki, jak najszybciej, jak najmocniej oddają strzał. U nas nie ma oczywiście zezwolenia na to, żeby czy rodzic, czy między sobą, żeby żaden trener krzyczał strzelaj, strzelaj. Zawodnik ma mieć pełną swobodę i też jeśli piłka jest tylko nieprzygotowana, powinien mieć świadomość tego, że warto ją przyjąć i z przygotowanej właśnie piłki dopiero oddawać strzał. Działania w obronie, troszkę już więcej, natomiast podstawa, co po stracie piłki, dalej odbiór, jak najszybszy odbiór, kto broni, oczywiście wszyscy zawodnicy biorą udział w odbieraniu piłki, czy wszyscy wykonują atak na piłkę, tu już się pojawia właśnie to, co było wcześniej tylko zaznaczone, czyli podział ról, nie każdy musi bezpośrednio odbierać piłkę, jeden zawodnik, może dwóch zawodników odbiera piłkę, reszta powinna identyfikować, kto jest najgroźniejszy, czyli powinna zobaczyć, czy nie ma zawodnika przed bramką bez krycia, jeśli gramy na małe bramki przed pustą bramką, jeżeli mamy turniej z bramkarzami, to czy bramkarz nie ma przed sobą sytuacji sam na sam i właśnie od takiego zawodnika rozpoczynają poszukiwanie, kogo mogą kryć, ale nadal ustawiają się tak, żeby zasłonić ewentualnie po podaniu temu zawodnikowi drogę do bramki, ale też pomóc swoim partnerom i przejść do odbioru piłki, jeśli właśnie partnerzy zostaną minięci. Uczymy, a w zasadzie staramy się wpoić zawodnikom, że najlepszym momentem na odebranie piłki jest, kiedy jeszcze przeciwnik jej nie ma, czyli poprzez wyprzedzenie. Później w momencie przyjęcia, kiedy zawodnik skupia się na piłce, jak najszybciej zaatakować i rozpoczynamy też powoli, ale bardzo małymi kroczkami takie pierwsze podstawowe rzeczy związane z grą 1 na 1, czyli obniżenie środka ciężkości, ugięcie nóg, ustawienie się bokiem do rywala, a nawet z tymi bardziej zdolnymi zawodnikami zasłonięcie swojej martwej strony i wpuszczenie zawodników przed siebie po to, żeby później szybko ruszyć do odbioru piłki, kiedy zawodnik drużyny przeciwnej będzie starał się ich mijać.
Ważne jest też, że kiedy przeciwnik zmienia kierunek, zawodnik nasz w obronie nie powinien odwracać się do niego tyłem, cały czas powinien mieć go pod kontrolą i może wykorzystać grę ręką, grę ciałem w zgodzie z przepisami, żeby wejść między rywala a piłkę. Cały czas staramy się podkreślać, żeby jak najrzadziej korzystać z gry w ślizgiem, a w miarę możliwości atakować piłkę w mobilnej, czyli w pionowej pozycji. Jeszcze tutaj ominąłem, przepraszam, co zrobić, kiedy przeciwników jest dwóch. Bardzo często korzystamy z gier w przewadze, skupiamy się w nich raczej na atakujących, ataki szybkie, czy na jeden, dwa na jeden, czy na dwa. Natomiast od czasu do czasu też poświęcamy troszkę uwagi zawodnikom broniącym, aby oni też potrafili lepiej sobie radzić, utrudniać akcje, przez co też rozwijać zawodników ofensywnych i podpowiadamy, a raczej nakierowujemy ich na to, że mogą swoim ciałem zasłonić kierunek podania, a skupić się na możliwym kierunku prowadzenia, dryblowania przez zawodnika z piłką, dzięki czemu w sytuacji 2 na 1 mają większe szanse na wygranie pojedynku lub w sytuacji, kiedy z partnerem na przykład 3 na 2 mogą współdziałać, żeby sobie nawzajem pomagać i jeszcze utrudniać bardziej grę przeciwnikom. Stałe fragmenty gry to oczywiście nie jest moment na rozwijanie jakichś schematów, rozegrań stałych fragmentów gry. Dla nas tutaj jedyną ważną rzeczą jest to, żeby zawodnicy starali się szybko je rozgrywać. Po pierwsze, żeby nie tracić czasu na treningach, a po drugie, żeby już teraz uczyć się wykorzystywać moment zagapienia, tak zwany moment zagapienia rywala, moment nieuwagi po czy to wyjściu piłki poza boisko, czy jakimś przewinieniu. Kolejny etap będzie etap Orlika, kolejne lata nauczania, coraz większy udział działań grupowych, działań zespołowych, wszechstronny i ukierunkowany rozwój motoryczny. Dlaczego już ukierunkowany? Według nas troszkę wcześniej niż niegdyś wszyscy zaczynają treningi, rodzice posyłają dzieci coraz wcześniej na zajęcia sportowe, piłkarskie, więc ten rozwój ukierunkowany też może się troszeczkę wcześniej zacząć. Oczywiście nie mówimy tutaj o jakimś specjalistycznym treningu cały czas motorycznym, natomiast już więcej takich elementów zbliżonych pod względem motoryki do prawdziwej piłki. W tym etapie też następuje wzmożone nauczanie elementów technicznych. To jest bardzo dobry wiek na to, żeby nauczać techniki, więc staramy się to nauczanie techniki uzbroić też w świadome jej wykorzystanie. Ustawienie proponowane przez certyfikację to bramkarz plus 6 zawodników z pola, natomiast my bardzo często pozostajemy przy ustawieniach przy grze w formacie 4 plus 1, natomiast w tych większych ustawieniach oczywiście wszystko ukierunkowujemy na nasze mikrostruktury, tak żeby zawodnicy szukali tych rąbów, tych trójkątów w czasie gry i kombinacji z nimi związanych. Tak jak mówiłem, my bardzo często pozostajemy przy grze 4 plus 1, więc i rąb z dodatkowym bramkarzem. Którą stroną atakować, czyli dalej rozwijamy koncepcję Faninio, dalej rozwijamy szybkie ataki. Szczególnie często na tym etapie rozpoczynamy ataki od bocznych sektorów, tak żeby zawodnicy właśnie wymieniali się pozycją, wprowadzali piłkę do środkowego sektora, a z środkowego sektora zawodnik tworzył przestrzeń, szerokość, dawał opcję grania do boku, czyli zamieniali pasy działania, ewentualnie zaczynali
od podania akcji i właśnie stworzenia możliwości gry zarówno w prawo, jak i lewo ze środka. Jak otworzyć sobie drogę do bramki driblingiem, czyli korzystanie przepraszam, czyli korzystanie z wolnej przestrzeni, wykorzystanie różnych zwodów, wykorzystanie popularnego zamachu po to, żeby otworzyć sobie drogę do bramki driblingiem. Ale już tutaj zwracamy uwagę zawodnikom na to, że jeśli taki dribbling jest zbyt ryzykowny, może akurat przed zawodnikiem z piłką pozostało trzech rywali, tutaj już zawodnik może kalkulować i myśleć o utrzymaniu piłki zamiast ataku, zamiast wykonaniu postępu. Wcześniej nawet w takich beznadziejnych sytuacjach chcieliśmy, oczekiwaliśmy od zawodnika, że będzie próbował grać do przodu. Na etapie trzecim już rozumiemy i mamy nadzieję, że zawodnik rozumie, że czasami trzeba piłkę najpierw zagrać do tyłu po to, żeby ją utrzymać i dopiero wyprowadzić atak. Podać czy tylko zamarkować, czyli każde podanie zawodników powinno być dobrze ukryte, tak żeby nie dawać przeciwnikom sygnału możliwości przecięcia tego podania. I właśnie oprócz tego, że nie dajemy po sobie poznać, że podajemy, to też ukrywamy to, gdzie chcemy podać, czyli takie już, no nie chciałbym mówić no look pasy, ale niektórzy zawodnicy nawet to potrafią już wykonać. Na to patrzeć na boisku, skoro gra podaniami już jest taka powszechna na tym etapie, już zawodnicy w tym wieku często wymieniają podania, możemy patrzeć nie tylko na najbliższych zawodników, ale też o jedną linię dalej. Trzeba uważać na to, żeby zawodnik zarówno drużyny przeciwnej nie zamykał linii podania, jak i na to, żeby partner z drużyny tego nie zrobił, żeby nie zamknąć właśnie swoim cieniem drogi do zawodnika wyżej ustawionego. I kiedy wybiegać na pozycję, to taki pierwszy element związany z przestrzenią, z elementem wbiegnięcia, z mobilnością. Tutaj oczywiście nie ma jeszcze zasady spalonego, więc taka tolerancja błędu jest dużo, dużo większa. I tutaj mamy bardzo często dla zawodników takie zadania, aby wbiegać w wolną przestrzeń czy w strefę wyznaczoną poprzez trenera w czasie treningu właśnie w momencie podania, ale żeby wymusić podanie swoim ruchem, a nie żeby tylko czekać z wystawionym palcem, z podniesioną ręką na to, aż zawodnik zagra. Jak współpracować, aby ominąć zawodnika, który jest za plecami? I tutaj wchodzimy w element, czy to konceptów gry na stację, czy gry na ścianę. Takie nazwy często teraz krążą w środowisku trenerskim. Nam chodzi o to tylko, żeby zawodnik potrafił zorientować się, jak sobie poradzić z skryciem za jego plecami, żeby potrafił odegrać piłkę, czasami już nawet w pierwszym kontakcie i wyjść na pozycję, więc związane jest to też ze współpracą z partnerami. Młodzi zawodnicy powinni też zrozumieć, że podając odpowiada za następne podanie partnera. To, czy mu poda tak zwaną przyjemną piłkę, popularnie mówimy, że przyjemna, nieprzyjemna, ułatwiamy zadanie naszemu koledze, do którego podajemy tak, aby
aby i on miał otwartą drogę do wykonania podania w pierwszym kontakcie, żeby piłka szła po ziemi, szła na dobrą nogę, może na nogę dalszą od partnera. W takie szczegóły nie zawsze jeszcze wchodzimy, to zależy od grupy. Natomiast zawodnicy mają mieć świadomość, że to oni są odpowiedzialni też za to, co się dzieje później. Poza tym ruch po podaniu, to co już mieliśmy omawiane wcześniej, też daje możliwość wykonania następnego podania. Na tym etapie pojawiają się u nas obiegi za plecami. Zawodnicy powinni wiedzieć, kiedy one mogą być przydatne, w jakim momencie powinien być wykonany, że obieg wykonany daleko od obrońcy wcale go nie zaabsorbuje, że obieg wykonany za późno może tylko spowodować, że zawodnik z piłką nie będzie miał asekuracji. Natomiast właśnie gracz z piłką powinien wiedzieć, że obieg daje mu możliwość albo podania, ale też właśnie zamarkowania podania i otwarcia sobie drogi dryblingiem do bramki. Jak się pozbyć krycia? I tutaj pod tym hasłem długo się zastanawialiśmy, czy to jest dobry moment, ale próbujemy to już robić na tym etapie, czyli ruchy zwodne, ruchy od i do piłki, ruchy do i od piłki. Zaczynamy od formy fragmentu gry, formy statycznej, gdzie zawodnik z piłką nie jest atakowany. I tylko zawodnik, do którego ma być piłka zagrana, stara się właśnie zerwać krycie, a później, kiedy zawodnicy sobie z tym radzą, staramy się zwracać na to uwagę też w otwartej grze. Na co patrzeć na boisku? Tak jak mówiłem, mamy już więcej zawodników, efekt winogrona też już powinniśmy mieć za sobą i nie wszyscy gracze na boisku są skupieni wokół piłki. Więc patrzymy też dalej. Dajemy zawodnikowi wtedy możliwość wykonania wsparcia. Dopóki wszyscy zawodnicy są skupieni na piłce, staramy się rozwijać element zrozumienia przestrzeni, czyli ruchy od piłki. Natomiast kiedy już widzimy, że zawodnicy mają dużo miejsca, potrafią sobie znaleźć swoje miejsce na boisku, wtedy wracamy do tego, czego wcześniej tak naprawdę oduczaliśmy. Czyli uczymy zawodników, kiedy jest odpowiedni moment na to, żeby wykonać ruch do piłki i jak możemy dzięki temu pomóc koledze, który jest atakowany przez rywala. Sytuacje strzeleckie. Zwracamy uwagę zawodnikom, jak przyjąć piłkę, żeby móc błyskawicznie oddać strzał do bramki, żeby nie poprawiać piłki, żeby ta piłka nie zostawała pod nogą, bo wtedy oddanie strzału jest trudniej. Zwracamy też uwagę na to, przepraszam, uciekł mi wątek. Zwracamy też uwagę na to, żeby zawodnicy potrafili wykonać zwód z zamierzonym strzałem. I później ominąć na przykład bramkarza, który wykonał interwencję. Sami bramkarze już mogą rozpoczynać grę ręką. Wcześniej staraliśmy się, aby jak najczęściej kładli piłkę na ziemi i rozgrywali ją właśnie nogą. Tutaj już dajemy im troszkę więcej swobody, natomiast też wiadomo, że chcemy, aby gra nogami była doskonale na większym wymiarze niż rękami. Wiąże się to też z tym, że treningi bramkarskie u nas zaczynamy dopiero takie regularne na etapie młodzika, natomiast na etapie Orlika zapraszamy tylko raz w miesiącu chętnych zawodników na to, żeby takie zaznajomiające się treningi z naszym trenerem bramkarzy mieli. Zawodnik na pozycji bramkarza powinien natomiast zdawać sobie sprawę, że mimo że jest jednym z graczy całej drużyny, który może grać nogami, który może rozgrywać, jest obarczony większym ryzykiem rozgrywania, ponieważ nie ma za swoimi plecami nikogo, kto by mógł na wypadek w razie popełnionego błędu
go zaasekurować, więc tutaj powinien mieć świadomość, żeby grać nieco bezpieczniej. Działania w obronie. Zaczynamy uczyć zawodników radzenia sobie z rozpędzonymi zawodnikami na tej zasadzie, żeby wejść w kierunek i tempu biegu napastnika, który ma piłkę przy nodze, żeby szybko dobiec do zawodnika rozpędzającego się, ale żeby uwzględnić wyhamowanie przed nim i właśnie wtedy wejście w odpowiedni kierunek i tempo biegu, żeby nie dopuścić do przewagi dynamicznej zawodnika, który przyjmuje piłkę, czyli aby nie wchodzić na przysłowiowo na raz. I jest to o tyle istotne, że oczekujemy oczywiście wysokiej obrony, że oczekujemy jak najszybszych odbiorów piłki i nawet jeśli któryś z trenerów by się decydował na troszkę niższą obronę średnią, to tylko po to, żeby odpowiednio wykonać skok pressingowy. A sygnałami do takiego skoku zazwyczaj będą czy pierwsze podanie przy otwarciu gry, czy błędy rywala, czy konieczność przyjęcia piłki w zamkniętej pozycji, każdy ruch do tyłu, każde podanie do tyłu, górne podanie między rywalami, więc takich elementów, takich momentów, gdzie możemy wykonać pressing, szukamy jak najwięcej. Zawodnik w tej kategorii w działaniach defensywnych powinien już nie tylko skupiać się na kierunku ataku rywala, ale sam kierować go do stref mniejszego zagrożenia, tak aby w taki sposób, że swoim ciałem zasłania mu drogę do bramki właśnie i odsłania kierunek do linii bocznej. Dzięki temu ułatwiając sobie, a w zasadzie ograniczając działania przeciwnikowi i ułatwiając sobie odbiór piłki. Rozmyślnie odsłaniając tą przestrzeń, też jesteśmy w stanie wykonać podwojenie, ale może o tym troszkę później. Czemu warto grać ze sobą blisko w obronie? To jest coś, co nasi zawodnicy powinni odkrywać, czyli jak sobie mogą pomagać, kiedy będą blisko siebie, jak mogą współpracować, najczęściej dwójkowo, jeszcze na tym etapie, kiedy będą blisko siebie. Powinni pamiętać o tym, że zawodnik, który wykonuje właśnie podwojenie, czy wykonuje asekurację, powinien mieć na uwadze to, żeby zasłonić linię podania do zawodnika, którego opuszcza, czy od którego się troszkę odsunął, po to, żeby współpracować z partnerem. Też istotne, że zawodnicy nie wracają na pozycje wyznaczone raczej nie przez trenera, bo tak jak mówiłem wcześniej przy okazji skrzata, to są raczej tylko ogólne wskazówki, jakie pozycje powinniśmy zająć, a nie kto je powinien zajmować, ale nawet jeśli zawodnicy między sobą ustalą jakieś pozycje, wychodząc na boisko, czy po prostu są ich ulubionymi pozycjami, to powinni mieć świadomość, że nie muszą zawsze wracać właśnie tam na boisku, kiedy wracają do obrony, tylko zajmują najbliższą im pozycję i wymieniają się, jeśli trzeba, rolami. Jak poruszać się do tyłu? Tutaj taka kwestia tylko w kontekście tego, aby nie biegać tyłem, ponieważ kiedy zawodnik na przykład stara się nas ominąć podaniem w późniejszych kategoriach, często starają się drużyny grające przeciwko nam grać długim podaniem, więc poruszanie się tyłem kosztowałoby dużo czasu w momencie, kiedy trzeba się obrócić i ruszyć właśnie za taką piłką zagraną za nasze plecy. Staramy się, aby zawodnicy mieli w nawyku bieganie do przodu, natomiast ze wzrokiem skierowanym w stronę centrum gry, ze wzrokiem skierowanym w stronę piłki. I bardzo ważna rzecz, czyli przejście z ataku do obrony. Zawodnicy powinni myśleć o obronie już atakując, to jest etap, gdzie oni są już bardziej świadomi i mogą już przewidywać, mogą już z doświadczenia wiedzieć, że w pewnych sytuacjach należałoby przejść do działań asekuracji ofensywnej,
i wykonywać te pierwsze działania z myślą o odbiorze piłki, mimo że jeszcze my mamy, a przynajmniej przez chwilę możemy mieć piłkę. I tutaj właśnie wchodzą, w tym etapie wchodzi rozglądanie się też za swoje plecy. Staramy się, aby zawodnicy rozglądali się w obronie, patrzyli nie tylko na to, co jest przed nimi, co jest obok nich, ale też bacznie obserwowali to, co się dzieje za ich plecami. Kategoria młodzika, kategoria, gdzie przechodzimy już na boiska i składy, na większe boiska i składy 9-osobowe. Tutaj podkreślona komunikacja, wcześniejsze kategorie dużo działań indywidualnych, więc pozostawialiśmy zawodnikom właśnie w gestii każdego z nich z osobna, aby sobie radził z obserwacją, żeby rozglądał się dookoła. Natomiast tutaj działania grupowe, działania zespołowe mają dużo większe znaczenie. Nauczamy współdziałania właśnie w grupie. Jednym z takich działań jest komunikacja, która będzie dużo mocniej akcentowana właśnie w piłce 9-osobowej, właśnie na etapie młodzika. Ja osobiście preferuję ustawienie z bramkarzem, 3 obrońcami, 2 pomocnikami i 3 napastnikami, natomiast ważniejsze jest to, jak później w danym dowolnym ustawieniu na boisku zawodnicy będą funkcjonować, więc oczywiście na coś takiego tylko i wyłącznie się nie zamykamy. Ważne, aby zawodnicy potrafili wchodzić w współdziałanie w centrum gry, tworząc odpowiednie mikrostruktury, czy to będzie przejście z jednego systemu na drugi, czy to będzie moment zmiany mikrostruktury w trakcie gry. Powinni szukać odpowiedniego ustawienia tak, aby ich współdziałanie miało jak największy sens, jak największą skuteczność. Tak samo, kiedy jesteśmy wyżej na połowie przeciwnika, zaczynam od mojego preferowanego ustawienia, ale to nie jest narzucone u nas. Każdy trener może dowolnie wybrać swoje ustawienie. Natomiast to jest coś charakterystycznego, wydaje mi się, czego często nie spotykam w drużynach grających przeciwko nam, czyli ustawienie jedynie z jednym obrońcą asekurującym atak, z 2 zawodnikami ustawionymi głębiej do rozgrywania i aż 5 zawodnikami w pierwszej linii, 2 zapewniającymi szerokość i 3 bardzo płynnie zmieniającymi pozycję w środkowym sektorze. I na tym później buduje też grę w kategoriach, które już rozgrywają mecze w 11-osobówkach. Ponieważ mamy się skupić na współdziałaniu, więc coraz więcej przykładamy uwagi do podań. Co dają silne podania, dlaczego silne podania nie pozwalają drużynie przeciwnej na zorganizowanie obrony. Zawodnicy mają świadomość, że ciężej jest zdążyć z ustawieniem się w obronie, że ciężej jest przeciąć podanie, że ciężej jest obrońcom zasłonić taką linię podania. Tutaj wchodzimy jeszcze na wyższy poziom właśnie zamiaru ukrycia podania, przeróżne no-look pasy, zwody, otwierając ciało na jeden kierunek, a wykonując podanie w innym kierunku. To są wszystko elementy, które staramy się, aby nasi zawodnicy opanowali. Jak jeszcze przyspieszyć grę? Przyjęcie piłki, czyli jeszcze bardziej progresywne przyjęcie, zdobycie przestrzeni jeszcze większej przyjęciem kierunkowym, czyli działania, które są nastawione na to, żeby już w pierwszym kontakcie omijać przeciwników lub zdobywać jak najwięcej przestrzeni.
Będąc w strefie wysokiej, teraz poziom świadomości na temat skupienia zawodnika prowadzeniem, skupienia rywala prowadzeniem powinien być jeszcze wyższy. To prowadzenie może być też wykorzystywanie do przesuwania całej linii przeciwnika czy całej formacji przeciwnika. Tak jak wcześniej zawodnicy uczyli się wykorzystywania umiejętności gry jeden na jeden, żeby stworzyć dla samego siebie przestrzeń, otworzyć sobie drogi do bramki. Tak teraz prowadzenie piłki dribbling jest też wykorzystywane po to, aby świadomie stworzyć lukę między rywalami, między obrońcami i mieć możliwość także wykorzystania podania do partnera. Na tym etapie oczywiście zawodnicy powinni mieć świadomość, że nie zawsze po odbiorze piłki najszybszym sposobem jej przetransportowania pod bramkę przeciwnika jest prowadzenie. Odległości są większe, także czasami podanie, nawet kiedy zawodnik ma otwartą przestrzeń, będzie lepszym rozwiązaniem, ponieważ po prostu szybciej uruchomi cały atak i nie pozwoli drużynie przeciwnej na odbudowę obrony. Oczywiście nie ma żadnej zasady takiej, że po podaniu, po przechwycie od razu ma być podanie, czy pierwsze zaczynamy atak od podania. Natomiast zawodnicy powinni być świadomi tego, czy to będzie szybsze, czy szybsze będzie prowadzenie. Do kogo chcemy w pierwszej kolejności podawać? Oczywiście zgodnie z zasadą postępu, im bliżej bramki przeciwnika, tym lepiej. Ale te podania mają być kontrolowane i zawodnicy powinni kalkulować, na ile one są ryzykowne, na ile mogą przynieść korzyść. Kiedy z ataku pozycyjnego chcemy przejść do szybkiego, jeśli tylko mamy możliwość ataku szybkiego, to chcemy to zrobić jak najszybciej. Kiedy mamy tylko możliwość ataku szybkiego, chcemy ją wykorzystać jak najszybciej. Nie chodzi nam o to, aby utrzymywać się przy piłce jak najdłużej, a o to, żeby tworzyć sytuacje bramkowe, oddawać strzały i zdobywać gole. Więc kiedy tylko ominiemy linię przeciwnika, linię pomocy przeciwnika, to jest to dla nas sygnał do przejścia do ataku szybkiego. Natomiast jeśli nie jesteśmy w stanie bezpiecznie kontynuować ataku szybkiego, wtedy zawodnicy powinni nabierać doświadczenia, nabierać tego zrozumienia, kiedy trzeba przestać, kiedy trzeba wyhamować i jednak przejść do utrzymywania piłki, przygotowania jakiejś okazji bramkowej. Co najpierw, przestrzeń czy wsparcie? Oczywiście, jeśli nasz zawodnik z piłką nie jest atakowany, to najpierw dajemy przestrzeń. Jeżeli jest atakowany, zgodnie z tym, o czym mówiłem przy mikrostrukturze, jedna osoba powinna dać wsparcie, a następne osoby szukają zwiększenia przestrzeni, wbiegnięcia za linię obrony albo poszerzenia realnego pola gry poprzez zapewnienie szerokości boiska czy głębokości ataku. Jednocześnie chcemy być gotowi na możliwość straty, czyli już myśleć o pewnego rodzaju asekuracji. Z tego względu w naszych zespołach wystarczy nam tylko jeden zawodnik, który zapewnia szerokość z prawej strony, jeden zawodnik, który zapewnia szerokość z lewej strony, a pozostali zawodnicy albo znajdą się w półprzestrzeniach, albo w środkowym sektorze boiska, dzięki czemu ta droga do bramki na wypadek straty jest zabezpieczona. Kolejnym elementem jest wychodzenie do gry między liniami, w którym chodzi nam o to też, żeby zawodnicy nie poruszali się pionowo albo poziomo, a skośnie, dzięki czemu wyciągają albo skupiają na sobie uwagę większej ilości zawodników. Powodują to, że zawodnicy mają dylemat, czy zmienić sektor działania, czy przekazać krycie, czy wyjść za swoim zawodnikiem z danej linii, czy pomocy, czy obrony, czy pozostać i nie stwarzać wolnych przestrzeni.
Natomiast jeśli zawodnik jest za przeciwnikiem, jest w cieniu tak zwanym, ma zasłoniętą linią podania, wyzwaniem i zadaniem dla naszych graczy jest to, żeby stworzyć pośrednią linię podania, czyli wsparcie do przeniesienia i umożliwić takiemu zawodnikowi otrzymanie piłki. Jak skutecznie atakować przestrzeń za obroną rywali? Ponieważ młodzicy zaczynają grać z zasadą spalonego, coraz więcej uwagi poświęcamy też na wbiegnięcia wykorzystujemy zarówno zbieżnie, czyli w stronę bramki, jak i pośrednio, czyli rzadziej może w stronę linii końcowej, gdzieś tam w stronę chorągiewki. Bardzo często wykorzystujemy ścięte boiska w narożnikach, ale poprzez wybiegnięcie w szerz boiska i w momencie podania ścięcie właśnie w stronę bramki. Jak skutecznie atakować przestrzeń za obroną rywali? Oprócz właśnie zagrania nad czy między obrońcami, inną opcją jest zagranie piłki do zawodników dających szerokość, do zawodników najbardziej zbliżonych do linii bocznych, którzy z kolei starają się zagrać albo piłkę między bramkarza obrońców i właśnie wtedy po podaniu z bocznej strefy zawodnicy środkowego sektora wbiegają za obronę, albo wprowadzać piłkę w stronę bramki, raczej nie w stronę linii końcowej. Unikamy w ogóle tamtych sektorów, aby nie wykonywać dośrodkowań górnych, a raczej wykorzystujemy umiejętności indywidualne graczy, umiejętności dribblingu, aby wchodzili w pole karne z bocznych stref i atakowali właśnie bliżej ziemi, że tak się wyrażę. Czy chcemy dośrodkowywać? No właśnie o tym mówiłem, nie chcemy dośrodkowywać górą, chcemy dośrodkowywać płasko, mocno lub dogrywać piłkę po ziemi. Natomiast jak jeszcze możemy wykorzystać przewagę w bocznej strefie? Oczywiście rozciągając obronę przeciwnika stwarzamy sytuację do tego, aby zagrywać między obrońcami, więc tutaj też zdarza się, że z bocznych sektorów zagrywamy piłkę w stronę bramki po ziemi między obrońcami i tam wbiegają zawodnicy ze środkowego sektora. Co jeszcze do uderzeń na bramkę? Strzały z rotacją. Zawodnicy powinni celowo używać właśnie strzałów z rotacją, aby utrudniać zadanie bramkarzowi. Zwracamy uwagę im na to, jak właśnie powinni strzelać, wykonując uderzenia na dalszy słupek, gdzie parabola lotu piłki powinna omijać interweniującego bramkarza, a czy to na pewno jest potrzebne, czy to na pewno jest konieczne przy uderzeniach na krótki słupek, jak dostosować siłę do uderzenia właśnie z rotacją, czy uderzenia bez rotacji. Tutaj ilustracja właśnie zagrania z bocznego sektora. Takie zagranie mamy nadzieję, że zawodnicy będą potrafili wykonać mocno, z rotacją odchodzącą od bramkarza, płasko, aby nasi zawodnicy ze środkowego sektora mogli wbiegać za linię obrony i finalizować akcję uderzeniem właśnie najchętniej nogą. Bramkarz, tak jak mówiłem, na tym etapie już ma zorganizowane treningi z trenerem bramkarzy. Tutaj zaczynamy takie uświadamianie ich też pod kątem rozumienia gry w roli bramkarza, natomiast to nie jest moja specjalizacja, więc ja też tutaj w tej pracy się nie skupiałem bardzo na grze bramkarza, jeśli chodzi o grę rękami, o jego fach w defensywie. Natomiast to jest do opracowania przez trenerów bramkarzy, którzy pracują u nas w klubie. My natomiast, ja natomiast z oczekiwań wobec bramkarza
Mam przede wszystkim komunikację z linią obrony, z resztą zawodników z pola i jest to dla mnie taki kierownik działań defensywnych, jeśli chodzi o fazę obrony. Przy otwarciu bramki jeszcze, o tym zapomniałem powiedzieć, naszym priorytetem są zagrania ofensywne, czyli im bliżej bramki przeciwnika będzie wykonane otwarcie, tym lepiej. Natomiast tak jak przy podaniach każdego z zawodników z pola, tutaj liczy się to, czy to podanie będzie kontrolowane, czy będzie poszukiwana strefa, gdzie mamy przewagę liczebną nad przeciwnikiem i czy zawodnik będzie przygotowany na to, żeby bramkarz wykonał do niego podanie. Tutaj przechodzimy do działań w defensywie. Nie mamy też jednego obowiązkowego ustawienia w defensywie. Zawodnicy powinni tworzyć znowu odpowiednie mikrostruktury, kiedy są w pobliżu piłki. Czy to będzie trzech obrońców, czterech pomocników i napastnik, czy to będzie ustawienie 3-2-3, oczywiście nie zapominając o bramkarzu. Wszystko zależy od ustalenia trenera, natomiast działania zawodników powinny być odpowiednio dostosowane do tego, jak są w tym wypadku na boisku rozmieszczeni. Gdzie chcemy odbierać piłkę? Oczywiście w miejscu, w którym ją utraciliśmy, czyli natychmiastowe przejście do fazy obrony po stracie, w których momentach rozpoczynamy atak na zawodnika, oprócz, wiadomo, jak najszybszego doskoku, staramy się, aby kiedy zawodnicy drużyny przeciwnej mają przygotowaną akcję, te ataki były na piłkę wykonywane właśnie z intencją wyprzedzenia, następnie przyjęcia piłki, a dopiero później, kiedy jest zawodnik przygotowany. I jak chcemy dzielić obowiązki podczas skoku pressingowego? Chcielibyśmy, zachowując fundamenty ogólne, dążyć do tego, żeby przynajmniej tyle samo zawodników było zaangażowanych w odbiór piłki, ilu jest centrum gry ze strony przeciwnika. Staramy się wtedy zamknąć centrum gry, nie pozwolić wyjść piłce z tej strefy, natomiast trzech, czterech zawodników jest gotowych, w zależności od tego, ilu zawodników jest w centrum gry skoncentrowanych na odbiorze, oprócz tego trzech, czterech zawodników nie pozwala poza centrum gry na wyprowadzenie piłki, na podanie piłki poza tą strefę i jeden, dwóch zawodników zaczyna odbudowę i myśl o tym, żeby długa piłka nie została zagrana za naszą obronę. Jak obniżamy obronę, czyli cały czas pamiętamy o poruszaniu się przodem, jedynie ze wzrokiem skierowanym w stronę centrum gry i w jaki sposób kryjemy. Kryjąc zawodnika, oczywiście myślimy o obronie strefowej, nie kryjemy indywidualnie na całym boisku już w tej kategorii. Tak jak mówiłem, ważna jest na tym etapie dla nas komunikacja, więc zawodnicy powinni się komunikować ze sobą, powinni sobie podpowiadać. To, co jest dla nich istotne, to, aby to przekazanie następowało tylko w sytuacji, kiedy obydwaj są pewni, że zdążą być blisko zawodnika w momencie, kiedy on może otrzymać piłkę. Jeśli przekazanie, wymiana pozycji następuje w dużej odległości od siebie w pionie czy w poziomie, wtedy zawodnicy muszą mieć świadomość, że jest to zbyt duże ryzyko i powinni się skomunikować, że pozostają przy swoim kryciu indywidualnie. Co robić w centrum gry, gdy bronimy w niedowadze? Tutaj powinna za chwilę być animacja. Broniąc niedowadze, bardzo często zdarza się sytuacja, gdzie otwieramy przeciwnikowi możliwość wyprowadzenia piłki z centrum gry. Zawodnik przekazuje, po podaniu przeciwnika przekazuje
rolę asekuracji zawodnikowi, który był najbliżej piłki, wykonywał atak, pokażę to jeszcze raz, przez co możliwa jest sytuacja, że nie zdążymy zamknąć drugiej strony. Aby to rozwiązać, staramy się, aby nasi zawodnicy podążali za pierwszym podaniem, zawodnik atakujący piłkę, żeby podążał za pierwszym podaniem w sytuacji niedowagi, a zawodnik asekurujący pozostawał na swoim miejscu i dopiero przy kolejnym podaniu na drugą stronę mógł wykonać atak na piłkę, mógł zablokować drogę do przodu. Jest to możliwe też dzięki temu, że ponawiając atak po podaniu automatycznie zamykamy linię podania zwrotnego. Jak poruszać się poza centrum gry, czyli zrozumienie bardziej złożonych, późniejszych fundamentów gry w defensywie, poruszanie się kompaktowe, poruszanie się całym zespołem w jednym kierunku, oczywiście z zapamiętaniem tego, aby zamykać linię podania, a jeśli zawodnikowi uda się wyjście poza centrum gry, to ustawienie musi też pozwalać na to, aby zdążyć zasłonić drogę do bramki. Jak utrudniać przenoszenie centrum gry, to też jest rola oczywiście zawodników, którzy widzą całą przestrzeń, czyli zawodników ustawionych tyłem, bliżej naszej bramki, którzy powinni się komunikować z zawodnikami będącymi bliżej piłki i podpowiadać im, gdzie należy to centrum gry zamknąć. Już tylko nie są zdani zawodnicy na własną obserwację, na spoglądanie wokół siebie, ale powinni polegać też na swoich partnerach. Kto broni bocznych sektorów? Tutaj staramy się, aby jak najmniej zawodników ze środkowego sektora wychodziło do boku, żeby oni się skupiali przed światłem bramki. Natomiast jeśli jest taka konieczność, to zawodnik, przykładowo boczny obrońca czy boczny pomocnik, jeśli musi zejść do bocznego sektora, do bocznej strefy, to wtedy zanim nie podąża jeden ze środkowych obrońców na przykład, a obniża pozycję i ustawia się pomiędzy środkowym obrońcą a bocznym obrońcą jeden z pomocników. Kto atakuje zawodnika między formacjami? Tu z kolei liczymy na to, że zawodnika, który wchodzi między linię pomocy, a między linię obrony, atakuje zawodnik frontalnie, czyli atakuje zawodnik z niższej formacji. Reszta zawodników oczywiście utworzy mikrostrukturę trójkąta asekuracji, czyli ten odwrócony trójkąt do naszej podstawowej, trzyosobowej struktury, zapewniając to, że ani w jedną, ani w drugą stronę za atakującym piłkę nie będzie możliwości swobodnej gry. Kiedy gramy na spalonego, nie uczymy naszych zawodników celowej gry na spalonego, raczej ma to wynikać z konsekwentnego, dobrego ustawienia naszych graczy. Kiedy skracamy pole gry, tu z kolei zawodnicy powinni nabierać świadomości odnośnie konceptu piłki otwartej, zamkniętej, czyli kiedy tylko jest możliwość zagrania za naszą obronę, staramy się nie skracać pola gry, a wręcz troszkę je wydłużyć. Natomiast kiedy piłka jest zamknięta, kiedy zawodnik z piłką jest atakowany, wtedy nasze pozycje możemy utrzymywać, a nawet skracać pole gry, jeśli tylko uda nam się sprowokować przeciwników albo do błędu, albo do niedokładnego zagrania, albo do wycofania piłki. Ze stałych fragmentów gry dalej raczej bez schematów. Jeśli chodzi o wrzuty z autu, to jest nowy element, więc powinniśmy kilka takich istotnych kwestii
jak pomóc koledze, do którego jest podawana piłka z autu, wprowadzić dla zawodników, czyli żeby podawał płaską parabolą lotu, żeby podawał na nogę, najlepiej bez kozła, żeby ta możliwość działania po otrzymaniu piłki z autu była jak najszybsza. Jeśli chodzi o inne stałe fragmenty, często jeszcze tego nie mam w tej prezentacji tutaj na tym etapie zaznaczonego, ale skupiamy się na rozgrywaniu krótkim, na przykład rzutów rożnych i kreatywności zawodników w sytuacji 2 na 1, 2 na 2, co mogą oni stworzyć. Kolejnym etapem jest etap trampkarza. Pierwszy etap, gdzie mecze są już rozgrywane w 11-osobowych drużynach. I tutaj uczymy już działań w kontekście całego zespołu, współdziałania właśnie między formacjami, w formacjach, między sektorami, i w danych sektorach. I rozpoczynamy specjalistyczny już rozwój motoryczny, oczywiście zwracając uwagę na to, kto na jakim etapie dojrzewania się znajduje. Też tutaj jest bardzo potrzebna duża indywidualizacja. Działania w ataku. Tutaj dochodzą nam już elementy długich podań, krosowych podań. Zawodnicy nabierają dużo więcej siły, dużo dalej potrafią podać piłkę, więc do ich asortymentu wchodzą podania krosowe. Powinni wiedzieć, że takie podania najszybciej przenoszą centrum gry, więc są bardzo skuteczną bronią w budowaniu ataku, w rozwijaniu ataku. Natomiast też powinni wiedzieć, jak taką górną piłkę przyjmować. Oczywiście wszystkie zasady związane z przyjmowaniem piłki górnej są podobne jak z przyjmowaniem piłki po ziemi, czyli od razu chcemy napędzać akcję, od razu chcemy kierunkowo działać, a nie zostawać z piłką w jednym miejscu pod nogą. Piłka górna, też czasami mamy konieczność osłonięcia takiej piłki, kiedy już jesteśmy w kontakcie z rywalem. I tutaj uczymy zawodników, że nie muszą za każdym razem, za wszelką cenę opanowywać piłki i przyjmować jej do ziemi w kontakcie z rywalem. Czasami wystarczy skupić się na odpowiednim zastawieniu rywala i pozwolić piłce, aby sama opadła na ziemię i wtedy kontynuować grę. Natomiast zawsze to ma być z intencją uwolnienia się spod krycia, kiedy już piłkę będziemy mieli opanowaną. Moim preferowanym ustawieniem jest 4-3-3 na tym etapie. Natomiast czy to będzie przejście, rotacja, chociażby szóstki do obrony, czy to będzie wyjściowe ustawienie któregoś z trenerów w innym ustawieniu jak 3-4-3, to nie ma największego znaczenia. Cały czas podkreślamy, że chodzi o współdziałanie między zawodnikami. W wyższej strefie to, co zaczynaliśmy w wypadku Młodzika, tutaj chcielibyśmy kontynuować, czyli ustawienie z 5 zawodnikami wysoko plus 3 zawodników ustawionych w środkowej strefie i 2 zawodników obrony ustawionych do asekuracji ataku. Nie wymagamy tutaj od naszych graczy, aby dążyli do przewagi liczebnej w linii obrony, kiedy atakujemy, czyli nie musi być sytuacja 3 na 2, jeśli zawodnicy przeciwni zostawią 2 napastników. Pozwalamy naszym obrońcom uczyć się też działań defensywnych. Dużo zespołów musimy nadal promować z niższych klas rozrywkowych, gdzie reaktywowaliśmy niedawno drużyny, gdzie mamy jeszcze pokłosie tego, że wcześniej nasze szkolenie nie było na specjalnie wysokim poziomie i dużo naszych zespołów zaczyna z niższych lig, więc często mamy piłkę, mamy dużo okazji do ataku, natomiast mniej okazji do bronienia, więc takie pozostawianie, nawet krycie 1 na 1 przy naszych atakach na wypadek straty pozwala też zdobyć więcej doświadczenia naszym obrońcom. W tym wypadku przejście do sytuacji właśnie tego ustawienia przed bramkarzem 2-3-5 mieliśmy tak troszkę w stylu Guardioli, czyli boczni obrońcy
schodzą do środka pomocy obok szóstki, natomiast ofensywni pomocnicy tutaj przesuwają się do przodu, natomiast nie widzimy żadnego problemu w tym, że będzie to wykonane w innej konfiguracji, czyli boczni obrońcy wychodzą wysoko, szeroko, a skrzydłowi schodzą do środka bliżej dziewiątki. Gdzie chcemy otwierać grę, tutaj nic się nie zmienia, natomiast ten zasięg otwarcia gry przez bramkarza się systematycznie coraz bardziej powiększa, wydłuża, więc cały czas szukamy strefy, gdzie będzie możliwość podania kontrolowanego jak najbliżej bramki, ale też tam, gdzie będziemy mieli przewagę lub jeśli to będzie równowaga w przedniej, w pierwszej linii w ataku, też nie widzimy problemu, żeby bramkarz zagrał długiego podania. To jest jego decyzja, gdzie możemy rozpocząć tworzenie ataku. Jak stworzyć przewagę liczebną w budowaniu akcji od tyłu? W tym nam właśnie pomaga w wypadku tego ustawienia, które pokazywałem, 4-3-3, decyzja zawodnika z pozycji numer 6, czy będzie obniżał, czy będzie starał się złapać plecy i oczekiwał podania za pierwszą linię pressingu. Natomiast tutaj mały powrót do podań crossowych, do długich zagrań, czyli to, czy już bramkarz powinien przenosić grę i zmieniać stronę rozgrywania, czy środkowi pomocnicy powinni grać po ziemi krótkimi podaniami, czy przenosić jednym dłuższym podaniem. I przechodzimy do gry głową, ponieważ to jest pierwszy etap, na którym u nas wprowadzamy ten element. Wcześniej nawet mamy zakaz gry głową na treningach egzekwowany w ten sposób, że zagranie głową jest karane rzutem wolnym pośrednim dla drużyny przeciwnej w grach treningowych. Natomiast tutaj już uczymy zawodników elementów, co prawda technicznych, ale związanych z tym, jak właśnie się zachowywać, kiedy mamy zagrać futbolówkę zagraną górą głową, czyli chcemy, aby ten ruch do piłki był wykonywany z nabiegu, nie chcemy, żeby to było granie w miejscu, co pozwala nam na większy impet zagrania. Uczymy się wykorzystywać grę ciałem, zarówno jeśli chodzi o pracę tułowia przy uderzeniu, jak i tworzenie sobie przestrzeni między rywalami. Uczymy się, że nabieg czy zagranie piłki kontrującej, jak to często słyszeliśmy pewnie, skąd przyszła, daje większą siłę zagrania, no ale cały czas uczulamy zawodników na to, że muszą obserwować piłkę przed zagraniem, nawet głową, gdzie zaraz powinni zderzyć się z tym, że oczy na pewnie będą mieli zamknięte, bo w momencie kontaktu z piłką, no to już jest odruch. Więc aby tego wzroku za wcześnie nie tracić z boiska, nie za wcześnie zamykać oczy, tylko cały czas skanować przestrzeń. Jak zbudować mikrostrukturę w bocznym sektorze? Tutaj kwestia grania w półprzestrzeni zawodnika niżej i zawodnika, który jest najszerzej grającego bardzo wysoko. Dlaczego? Chcemy rozciągać przede wszystkim linię obrony, natomiast nie przeszkadza nam, jeśli linia pomocy pozostaje blisko siebie, pozostaje wąsko. Wtedy nawet mamy możliwość łatwiejszego zagrania do szerokości, do tego właśnie zawodnika w pierwszej linii, który jest najbliżej linii bocznej, i wykorzystywania zagrań, o których już opowiadałem, czyli zagrania między bramkarza a obrońców, czyli wprowadzenia piłki driblingiem w pole karne, albo wykorzystania obiegu przez gracza, który właśnie daje wsparcie współprzestrzeni. Natomiast oprócz obiegnięcia za plecami, bardzo przez nas cenionym zagraniem jest wbiegnięcie bezpośrednio półprzestrzenią, gdzie oprócz faktu tego, że wprowadzamy zawodnika bliżej bramki,
to zazwyczaj wyciąga on za sobą gracza mniej mobilnego, środkowego pomocnika, środkowego obrońcę, a nie bardziej, generalnie częściej bardziej zwrotnych zawodników z bocznych sektorów. Jak dzielimy rolę w czasie ataku pola karnego? Liczymy na to, że przede wszystkim pierwszy gracz będzie atakował bliższy słupek, będzie wyprzedzał działania bramkarza. Kolejny gracz dopiero będzie atakował strefę za bramkarzem. Natomiast jeżeli zawodnicy atakujący pole karne cały czas obserwują to, co się dzieje wewnątrz szesnastki, to kolejną decyzją może być pozostanie dalej od bramki, biegnięcie w drugie tempo i nastawienie się na wycofaną piłkę, czyli tak zwany cutback. Jak zgubić krycie? Najczęściej wykorzystujemy zmianę kierunku, czyli początkowo ruch w jedną stronę, później zmiana tego toru biegu. I zaczynamy najczęściej od wbiegnięcia za plecy rywala, złapanie pleców. Obrońca jest w bardzo trudnej sytuacji, kiedy piłka jest w bocznej strefie i musi patrzeć na to, co się dzieje z piłką, jak się rozwija sytuacja w centrum gry, a zawodnik, za którego krycie jest odpowiedzialny, jest po drugiej stronie, więc to jest dobry moment, żeby właśnie żeby obrońca zgubił nas ze swojego radaru, i w odpowiednim momencie zmienić kierunek biegu. Czy to wyprzedzić bramkarza i tego obrońcę, zbiegając w stronę piłki, czy jeszcze dalej od niego odskoczyć za plecy i oczekiwać na zagranie na drugą stronę, na dalszą strefę, na dalszy słupek. Nową formą współpracy tutaj, nad którą pracujemy z zawodnikami, to przepuszczenie świadome piłki, poszukiwanie ustawienia w linii dwóch zawodników, czy to w pionie, czy w skosie, czy w poziomie, i po zamarkowaniu przyjęcia ruch na piłkę odegraną. Oczywiście może to być wykorzystane do zamarkowania tego odegrania i stworzenia sobie sytuacji dla zawodnika, do którego ta piłka była przepuszczana. Jakim ruchem rozpocząć atak szybki? Tutaj zależy nam na sytuacji, kiedy ten ruch jest wykonywany oczywiście do przodu, ale przede wszystkim dającym przestrzeń, czyli najpierw łapiemy szerokość po to, żeby w finalnej fazie ataku móc być skierowanym przy podaniu czy przy nabiegnięciu do ataku w stronę bramki, a nie w stronę chorągiewki narożnej. Co dają nam ruchy skośne? Oprócz właśnie tych rzeczy, o których mówiłem, nasi zawodnicy dobrze, jeżeli umieją wykorzystać ten ruch do stworzenia problemu dla obrońców, czyli zmiana pasu działania, zmiana strefy, w których kryją przeciwnicy, co powoduje dylematy, czy zasłaniać linię podania, czy kryć zawodnika, który wybiega na wolną pozycję, czy zasłaniać drogę do bramki graczowi, który prowadzi atak. Kiedy zmienić kierunek? To bardzo ważna kwestia doświadczenia meczowego zawodników, treningowego zawodników, aby znaleźć ten moment, w którym gracz linii obrony albo rozszerza do zawodnika, który w tym momencie zmienia tor biegu i wbiega na piłkę prostopadłą, łapie go na tak zwanym wykroku, albo nie zmienia kierunku, tylko cały czas tworzy sobie przestrzeń do otrzymania podania. Zanim działania defensywne, to znowu pokazanie, że nie trzymamy się jednego ustawienia, czy będziemy bronić w formacji 1-4-3-3, czy będziemy obniżać i bronić formację 1-4-4-2. Cały czas staramy się budować odpowiednie mikrostruktury w poszczególnych sektorach boiska w centrum gry. Co przed sygnałem do pressingu? Tutaj już świadomość zawodników powinna być wyższa pod kątem tego, kiedy są gotowi do zorganizowanego odbioru piłki,
jeśli w młodszych latach wykorzystujemy tą chęć młodszych zawodników do odbioru piłki, do bycia przy piłce, tą pazerność czasami nierozważną do tego, żeby odbierać piłkę, tak tutaj już z biegiem czasu zawodnicy powinni się przygotowywać do tych momentów, kiedy piłkę można zacząć w zorganizowany sposób odbierać. Ilu graczy wykonuje pressing? Tak jak wcześniej, w zależności od tego, ilu jest w centrum gry, ale zazwyczaj jest to dwóch, trzech w pierwszej linii pressingu. Pozostali zawodnicy blokują możliwość wyjścia poza centrum gry i dwóch, trzech zawodników już jest gotowych na zagranie piłki za linię obrony. I kiedy musimy obniżać obronę? Właśnie wtedy, kiedy przeciwnicy ominą naszą linię pressingu, kiedy wyjdą poza centrum gry, kiedy pokonają naszą linię pomocy na przykład i są w stanie atakować naszego zawodnika, który nie ma za sobą asekuracji i ma piłkę otwartą. Jak bronimy przeciwko długim podaniom? To jest kwestia właśnie pozycji bocznej zawodnika. Zawsze kiedy rywale są w sytuacji piłki otwartej, to jest kwestia tego, że kiedy piłka długa jest już zagrywana, reszta zawodników, oprócz tego, który jest już zaangażowany w jej przejęcie, wybicie, tworzy trójkąt asekuracji i kwestia wbiegania za zawodnikami wcinającymi, czyli tutaj nie polegamy na przekazaniu krycia, to jest moment, kiedy na przekazanie krycia nie ma możliwości, kiedy nie ma czasu, kiedy każdy najmniejszy błąd może się skończyć sytuacją sam na sam z bramkarzem, więc tutaj do momentu zakończenia takiej próby wbiegnięcia zawodnik jest odpowiedzialny za krycie rywala, natomiast cały czas pamiętamy o linii spalonego i o tym, że nie chcemy łapać na spalonego, natomiast już przekraczając tą linię obrony, zwalniamy, nasi zawodnicy zwalniają i odbudowują ustawienie właśnie takim konsekwentnym trzymaniem struktury w linii defensywnej. Jak aktywni powinni być obrońcy w obronie niskiej? I paradoksalnie powiem, że staramy się, aby nasi zawodnicy byli jak najmniej aktywni, czyli jak najrzadziej opuszczali tą swoją strefę przed bramką, że kiedy tylko jest możliwość, tą robotę powinni za nich wykonywać zawodnicy linii pomocy albo boczni z bocznych sektorów. Natomiast oczywiście nie mam na myśli tego, że nasi obrońcy czy nasi środkowi obrońcy konkretnie są statyczni w jednym miejscu, natomiast w pierwszej kolejności, jeśli to jest tylko możliwe, oni się skupiają na asekuracji ataku, na zabezpieczeniu dostępu do bramki, a na odbiorze piłki, na ataku na piłkę powinni się skupiać, jeśli to jest tylko możliwe, inni gracze. Kto asekuruje bocznego obrońcę w bocznym sektorze? To, o czym wspominałem już w czasie omawiania kategorii młodzika, czyli staramy się, aby nasi boczni, środkowi obrońcy nie opuszczali środkowego sektora i aby tam jeden ze środkowych pomocników się przemieszczał. Tak jak tutaj zaznaczyłem na grafice, jest możliwość, aby zrobił to centralny szóstka, centralny środkowy pomocnik, albo jeśli sytuacja tego wymaga, zawodnik, który jest ustawiony troszkę szerzej, ósemka. Jakie są zadania obrońcy w bocznym sektorze? W tym sektorze szansa na bezpośrednie zdobycie bramki nie jest jakaś wielka, więc przede wszystkim nie pozwalamy, aby zawodnik drużyny przeciwnej wszedł z piłką do środkowego sektora, wszedł przed bramkę. Oczywiście zgodnie z naszymi fundamentami naszym celem jest przejęcie piłki i wyprowadzenie ataku, natomiast żeby móc spokojnie to wykonywać, nasz boczny obrońca powinien zabezpieczyć się przed
możliwością minięcia, czyli nie pozwolić rywalowi na wprowadzenie piłki w pole karne. Dopiero wtedy, jeśli jest pewny, że nie wpuści przeciwnika w pole karne, reaguje na zamiar dośrodkowania, bo nawet jeśli dośrodkowania nie zablokuje, to tam powinniśmy mieć przewagę liczebną, tam powinniśmy mieć przygotowanych na to zawodników pozostałych z linii defensywnej i jeśli te dwie rzeczy ma zabezpieczone, wtedy ze spokojną głową może wyczekiwać, prowokować wręcz błąd przeciwnika i odbierać piłkę. Co jest najważniejsze dla nas przed obroną, przy obronie pola karnego przed dośrodkowaniami? Najważniejsza jest dla nas obserwacja zawodników, obserwacja wykonywana przez zawodników w polu karnym. Niedoświadczeni obrońcy bardzo często, kiedy piłka jest w bocznym sektorze, czy kiedy szybki atak przenosi się z bocznego sektora do środkowego, patrzą na piłkę i wbiegają w stronę, aż na samą linię bramkową. Natomiast my staramy się wymuszać na naszych zawodnikach to, aby obserwowali, co robią zawodnicy drużyny przeciwnej i żeby w odpowiednim momencie, wtedy kiedy przeciwnicy wyhamują albo zmienią kierunek gry, kierunek biegu, potrafili na to zareagować i pozostać w przykryciu. Jak się ustawić do Krysia przed dośrodkowaniem? Oczywiście ustawiamy się w trójkącie między rywalem, którego kryjemy, naszą bramką a piłką. Idealnie, jeżeli jesteśmy w stanie to zrobić w kontakcie z przeciwnikiem i obserwować w tym momencie zarówno piłkę, jak i przeciwnika, którego kryjemy, czyli ustawić się w pozycji bocznej do tych dwóch punktów odniesienia. W jaki sposób wybijać dośrodkowywaną piłkę? Jeśli jesteśmy w strefie przed bramką, staramy się, aby nasi zawodnicy wybijali piłkę tam, gdzie widzą, czyli przed siebie, tak aby ona nie trafiła do jakiegoś z rywali za naszymi plecami. Jeśli są w strefie za bramkarzem, bliżej dalszego słupka, oczywiście przeciągają jakby dośrodkowanie, żeby skierować piłkę jak najdalej od strefy zagrożenia. Jeżeli są w bocznym sektorze, w środkowym sektorze, muszą tutaj dobrze zanalizować sytuację, gdzie będzie bardziej, albo inaczej, gdzie będzie mniejsze ryzyko wybicia tej piłki. Oczywiście awaryjnie mogą ją wybić za linię końcową na rzut rożny, abyśmy mogli przygotować obronę, jeżeli na przykład byliśmy w niedowadze, a każde wybicie przed pole karne, gdzie jest możliwość zebrania piłki, oczywiście też przez nas, ale niestety też przez rywala, powinno być tak wykonane, aby dać możliwość ewentualnego zablokowania strzału, żeby dać możliwość dobiegnięcia, powalczenia o piłkę drugą naszym zawodnikom, czyli to wybicie powinno być dosyć wysoką parabolą lotu. Im dalej od bramki, tym lepiej. Przechodzę do ostatniego etapu, bo i tak już się bardzo przeciąga ta prezentacja, czyli do ekip juniorskich. Wzięliśmy tutaj ekipy juniorskie do jednej kategorii, ponieważ tutaj zależy nam na zwiększaniu skuteczności działań zawodników, zarówno pod kątem technicznym, jak i taktycznym, pod kątem rozumienia gry. Tutaj chodzi nam o już specjalistyczny rozwój motoryczny i powiększanie tych maksymalnych możliwości i wszystko to ma być skupione na tym, żeby nasz zawodnik po prostu był skuteczny, czy to w działaniach zespołowych, które już dominują, czy w działaniach grupowych, czy indywidualnych. Otwarcie gry, zasady te same, częściej zawodnicy mogą się decydować na otwarcie długim podaniem i wtedy powinni też pamiętać o odpowiednim ustawieniu w strefie, do której jest skierowana piłka, o tym, aby móc zbierać drugą piłkę, czy w wypadku, gdy zablokowana została możliwość zgrania takiej piłki i ona po prostu przechodzi za walczących w powietrzu zawodników. Jak się początkowo ustawić?
Przy otwarciu gry początkowo mamy szerokie ustawienie na swojej połowie zarówno obrońców, jak i pomocników, aby tej przestrzeni stworzyć jak najwięcej. Do tego też, aby była możliwość zagrania między rywalami do wyższych stref. Ale zawsze musimy reagować na ustawienie rywali. Już możemy się spodziewać tego, że rywale będą chcieli założyć na nas wysoko pressing zaraz po zagraniu. Więc aby im to utrudnić, może nasi zawodnicy powinni obniżyć ustawienie, może wyjść wyżej, może nasza szóstka powinna obniżyć ustawienie do tego, aby stworzyć przewagę. Tutaj nasi zawodnicy w tym wieku powinni być już na tyle świadomi, żeby wiedzieć, jak się zachować w różnych sytuacjach i umożliwić skuteczne wyprowadzenie piłki. Co to jest arytmia gry? Prowadząc atak, czy budując atak, staramy się, aby nasi zawodnicy potrafili rozgrywać piłkę zarówno wolniej, po to, by w pewnym momencie przyspieszyć i zgubić obronę rywali, ale też arytmię gry rozumiemy pod tym względem, że jest to rozgrywanie piłki w jednej strefie, po to, aby wyprowadzić z niej celowo piłkę w sektory, gdzie przeciwnik ma mniej zawodników. I w tym celu jest nam też potrzebne właśnie to ustawienie z jednym szeroko ustawionym zawodnikiem tylko po prawej i po lewej stronie. Najlepiej, jeśli ten zawodnik jest ustawiony wysoko, aby później wykorzystać takie przeniesienie. Do przeniesienia będzie też nam potrzebny zawodnik dający wsparcie odpowiednie. Wsparcie tutaj mogę użyć w cudzysłowie, bo czasami potrzebne jest, aby ten gracz opuścił, dał przestrzeń, czyli zrobił ruch od piłki, opuścił centrum gry i był takim przystankiem przed tym podaniem zupełnie na drugą stronę boiska. Jak szybko przenosić centrum gry? Oczywiście podanie crossowe, jeśli już nasi zawodnicy mają opanowane elementy techniczne, ale i siłowo są w stanie przenieść piłkę na dalekie odległości. To jest najszybszy sposób, ale cały czas też dajemy opcję do tego, żeby serią krótkich podań przenieść piłkę w inną strefę. No i później właśnie to wysokie ustawienie zawodnika, do którego piłka jest przenoszona, aby od razu mógł atakować bramkę przeciwnika, aby wykorzystać jak najskuteczniej ten moment, kiedy rywale jeszcze nie zdążyli przesunąć się z obroną, kiedy nie zdążyli zablokować drogi do swojej bramki. Skąd zdobywa się bramki, czyli znowu odniesienie do tego, że z bocznych sektorów bramki bezpośrednio padają rzadziej, a stamtąd jest tylko przygotowanie finalizacji, stworzenie sytuacji bramkowej. Więc boczne sektory tworzymy do takiego przygotowania. Nie chcemy tam poświęcać za dużo zawodników, natomiast chcemy ich wprowadzać środkiem albo półprzestrzenią. I zagrywać właśnie piłki do linii ataku, czy z bocznych sektorów, czy po rozciągnięciu linii obrony, zagrywając z powrotem do środka i podaniami prostopadłymi, penetrując linię przeciwnika. Aby to zrobić, wykorzystujemy też ruchy w głąb pola gry, ruchy, które wykonują zawodnicy ofensywni, obniżając swoją pozycję. A na zasadzie pracującego tłoka inny zawodnik jest w stanie wykorzystać taką zwolnioną przestrzeń. Atak pola karnego, czyli jak uciec z radaru obrońcom. Kolejne aspekty to kiedy wykonać wbiegnięcie za plecy, kiedy złapać szerokość, a kiedy ściąć przed obrońcę, kiedy zaatakować dogrywaną piłkę, jak czasami wejść za linię obrony na pozycję spaloną, ale nie brać udziału w grze, a później po następnym zagraniu dopiero włączyć się bezpośrednio do ataku, kiedy już w innej strefie linia spalonego została obniżona. Które strefy przed bramką atakujemy? Tutaj zaraz powinniśmy mieć grafikę,
ale też zależy nam właśnie na tym, żeby uprzedzać działania rywali, czyli wychodzić przed bramkarza, przed pierwszych obrońców, a dopiero w drugiej kolejności dawać opcję tam, gdzie zwolniła się przestrzeń, skąd wyciągnęliśmy broniących. I jeśli zawodnik w bocznym sektorze nie wykonał podania w pierwsze tempo, to mieć też opcję zagrania do zawodnika biegającego później, albo zawodników, którzy wbiegli w pierwsze tempo, ale nie stoją w swoim miejscu, tylko wykonują na przykład zmianę krzyżową, jeśli to był zawodnik zbiegający na krótki, na dalszy słupek, to po tym, jak gracz z piłką wykonał na przykład zwód, wprowadza ją, to ci zawodnicy nie pozostają w tych samych strefach, ale powinni wiedzieć, że znowu powinni wykonać ruch i ponownie zmienić strefy, chociażby właśnie zamienić się na zasadzie zmiany krzyżowej. Jak zareagować na wycofaną piłkę? Tutaj chodzi też właśnie o to, żeby w odpowiednim momencie wyhamować albo wprowadzić obrońcę wysoko i później wykonać ruch od linii bramkowej, kiedy obrońca spogląda dalej, co się dzieje z piłką. Kwestia dośrodkowań piłki z półprzestrzeni lub bocznych sektorów. Jeżeli robimy to z rotacją odchodzącą, wtedy liczymy na naszych zawodników biegających na dalszy słupek za plecami obrońców, tak żeby mieli oni utrudnioną orientację, z której strony nadchodzi atak. Chcemy to zrobić mocno. Natomiast kiedy piłka jest dochodząca w stronę bramki, to dośrodkowanie może być lżejsze po to, aby tor lotu piłki był na kursie kolizyjnym z torem wbiegnięcia naszego zawodnika, żeby bramkarz do końca nie wiedział, czy ktoś jest w stanie strącić piłkę, zmienić jej tor lotu, czy ona po prostu bezpośrednio będzie zmierzać w stronę bramki, w stronę bocznej siatki przy dalszym słupku. Skąd w polu karnym strzelamy, skąd podajemy? Tutaj się posiłkuję grafiką. Na czerwono zaznaczone strefy, z których bardzo rzadko spadają gole, gdzie raczej trzeba liczyć na błąd bramkarza, aby móc cieszyć się z gola. Więc z tych stref nasi zawodnicy raczej będą podawać piłki, czy to będzie podanie przed bramkę, czy to będzie wycofane na 11-16 metr, to już zależy od ich przeglądu sytuacji. Analogicznie co do tego też będziemy instruować naszych obrońców, jak powinni się zachowywać, kiedy to rywale mają w tych sektorach piłkę. Natomiast jeżeli piłka w polu karnym jest bliżej środka, jest większy kąt, większa możliwość strzelenia bramki, to wtedy decyzja o strzale przede wszystkim najczęściej skupia się na dalszym słupku, na rotacji omijającej interwencję bramkarza lub szybkim wykorzystaniu jego złego ustawienia. Ostatnim chyba z takich nowych możliwości wyminięcia rywali przy budowaniu ataku jest miktacz, czyli zagranie podobne do przepuszczenia piłki, z tym, że tutaj następuje lekkie strącenie, zmiana kierunku, ale tak samo zawodnik, który wykonuje tą czynność, nastawia się na szybkie odegranie, omija swojego obrońcę, który go krył, a zawodnik, do którego piłka jest strącona, może wykorzystać zwód i stworzyć sobie sytuację samemu lub odegrać właśnie w tempo do strącającego. Kiedy łapać szerokość, kiedy ścinać do bramki, znowu ten moment wbiegnięcia, znowu wyciągnięcie jakby obrońcy ze swojej strefy, staramy się, aby jak najdalej od partnera znalazł się obrońca po to, żeby było miejsce na zagranie prostopadłej piłki, a jeśli się na to nie zdecyduje, to w kluczowym momencie, żeby było dużo miejsca na przyjęcie piłki, przygotowanie jej do strzału. Działania w obronie.
definicja kozła ofiarnego pressingu, ofiary pressingu, czyli po stracie, nawet jeśli wiemy, że mamy nikłe szanse na odbiór, bo na przykład mamy mało zawodników w strefie, gdzie straciliśmy piłkę, decydujemy się na ten pressing i zawodnicy powinni być świadomi, że ten pressing muszą wykonać, chociażby po to, żeby dać czas na odbudowę naszej formacji, naszej struktury. Nawet jeśli nie odbierzemy piłki, możemy przygotować po chwili pressing zorganizowany i ponowić próbę odbioru. Czy pressing zakończony faulem jest udany? Tutaj zawodnicy powinni być świadomi, że nie. Natomiast czasami zdarza się sytuacja, gdzie ten faul jest złem koniecznym, faul taktyczny. Ważne dla zawodników, żeby wiedzieli, kiedy się mogą na niego decydować, kalkulować potencjalne szkody w postaci kartek, w postaci stałych fragmentów gry dla przeciwnika, a kiedy ten faul faktycznie będzie przynosił jakąkolwiek korzyść naszemu zespołowi. W które sektory chcemy kierować akcję rywala? W strefie wysokiej będzie to troszkę inaczej niż w strefie niskiej. W strefie wysokiej chcemy, aby zawodnicy drużyny przeciwnej z bocznych sektorów zagrywali piłkę do środka, gdzie będziemy w stanie założyć pułapkę pressingową i to ćwiczymy już na takich zajęciach bardziej taktycznych. Natomiast blokujemy możliwość gry po linii, aby nasi boczni obrońcy mogli pozostać blisko swoich środkowych kolegów, swoich stoperów i nie musieli wybiegać właśnie do bocznych sektorów. Natomiast jeśli naszym zawodnikom nie uda się założyć tego pressingu, jeśli nie zdążą na przykład zablokować linii podania pionowo, to powinniśmy być świadomi tego, że jeszcze wysoko od bramki nasz stoper ma możliwość wybiegnięcia do bocznego sektora i może zostać zasekurowany, może ktoś wypełnić jego pozycję. Jest jeszcze czas na to, żeby tutaj zabezpieczyć drogę do bramki, na co niekoniecznie musi być czas w strefie niskiej. Na własnej połowie natomiast już nie ryzykujemy tego, że pułapka pressingowa może się nie udać i tutaj prawie zawsze kierujemy przeciwników do bocznej strefy i blokujemy im możliwość zagrania do środka. Tam, gdzie ich ogranicza linia autowa, tam staramy się wykonać atak na piłkę. Schodząc jeszcze niżej i broniąc pola karnego, które strefy są dla nas kluczowe? Jak powinni się zachować obrońcy, gdy w bocznym sektorze jest wprowadzana piłka w nasze pole karne? Numerkami najistotniejsze dla nas strefy. Pierwsze najważniejsze zadanie: nie dać zagrać, nie dać oddać strzału, nie dać wbiegnąć zawodnikowi bez krycia przed bramkarza, między bramkarza krótki słupek. Następnie drugą strefę za bramkarzem zabezpieczamy. Trzeba mieć w pamięci także możliwość wycofania piłki na 11 metr. Dodatkowy zawodnik, jeśli mamy taką możliwość, kryje strefowo, przecina wszystkie piłki w okolicach narożnika piątki, bliżej piłki. Jest też gotowy do tego, aby wykonać atak na piłkę, jeśli zawodnik w bocznym sektorze przedrze się za naszego obrońcę i zaczyna się zbliżać do bramki. W dalszej kolejności mamy zamiar ustawić kolejnego zawodnika w okolicach 11 metra na wysokości dalszego słupka i dopiero na koniec możemy poświęcić kogoś, kto będzie najdalej od bramki przed 16. I to jest kolejność, w jakiej zabezpieczamy drogę do bramki, jeżeli tylko mamy możliwość tylu zawodników ustawić na naszym przedpolu bramkowym. Zanim dziękuję, jeszcze byłem winien, jak powinni zachowywać się obrońcy, gdy rywal wprowadza piłkę w boczny sektor pola karnego, czyli ta analogiczna sytuacja do strzałów lub podań wykonywanych przez naszych skrzydłowych, czyli czerwona strefa, która była między boczną linią piątki a boczną linią pola karnego, jest strefą, w której zabezpieczamy możliwość dogrania przed bramkę,
i nasi obrońcy powinni mieć w pamięci, aby nie pozwolić przedrzeć się jeszcze bliżej bramki zawodnikowi z piłką. Natomiast jeżeli między liniami bocznymi pola bramkowego, w tym lejku do bramki od narożników pola karnego znajduje się zawodnik, wtedy priorytetem jest blokowanie strzałów, spychanie właśnie w boczne sektory bliżej linii końcowej i tam dopiero odcinanie podań i oczekiwanie momentu na możliwość odbioru piłki, czy przynajmniej wybicia i zorganizowania obrony. Strasznie się przedłużyło, przepraszam wszystkich. Mam nadzieję, że coś z tego, o czym mówiłem, komuś się przyda do tego, aby stworzyć może podwaliny pod własny model szkolenia, żeby wprowadzić elementy do własnego modelu szkolenia. Liczę też na to, że ktoś będzie miał jakieś uwagi, pomysły, żeby się nimi podzielić i też żebyśmy mogli rozwinąć nasz model szkolenia, nasz plan etapizacji programu, który cały czas się będzie rozwijał i cały czas się będzie zmieniał, tak jak cały czas się zmienia piłka. Filip, jestem, cały czas czuwałem, słuchałem. Szczerze mówiąc, też jestem trochę w szoku, że tyle czasu nam to zajęło, ale nie chciałem ci przeszkadzać, bo myślę, że były to mega interesujące i wartościowe treści, więc warto było to już po prostu dociągnąć do, powiedzmy, końca. Chociaż jeszcze tam dwa etapy z tego, co widziałem na tym slajdzie, który się powtarzał, były bodajże U19 Pro i seniorzy, prawda? Tak, natomiast my to traktujemy bardzo podobnie. Na ten moment nawet juniorów młodszych i starszych prowadzimy w jednej grupie, więc domyślam się, że kiedyś ten model szkolenia się troszkę rozwinie i zróżnicuje właśnie ten etap juniora młodszego, starszego. Natomiast jako, że to jest program szkolenia bardziej z myślą o młodzieży, ja się zajmuję młodzieżą, więc drużynę seniorską i etap seniorski tutaj raczej nie będziemy tego dotykać, to będzie zależne od modelu gry trenera pierwszego zespołu, więc to jest tylko zaznaczone, natomiast raczej nie dotyczy tej pracy. No dobra, Filip, wielkie dzięki za dzisiaj. Ja jeszcze ciebie, no oczywiście teraz, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, osoby, które nas oglądają live, to śmiało możecie je pisać tutaj w komentarzach, a osoby, które będą odtwarzały to szkolenie, też mogą pisać w komentarzach na YouTubie lub na Facebooku. Poprosimy Filipa ewentualnie do odniesienia się na pytania, które by się pojawiły właśnie osobom oglądającym. Ja ciebie, Filip, z racji tego, że mamy rekrutację na trzecią edycję, zapytam jeszcze, jak ty wspominasz pierwszą edycję, co ci się podobało, jakie masz przemyślenia w stosunku do tego, co tam napotkałeś i co moglibyśmy poprawić, żeby kolejne edycje były jeszcze lepsze? No myślę, że tak jak wszyscy na naszym roku, z tą pierwszą edycją był problem pandemii i wszyscy żałujemy tego, że tak naprawdę chyba dwa zjazdy tylko mieliśmy możliwość stacjonarnie uczestniczyć w nich we Wrocławiu i mieć taką no, pełną styczność z prowadzącymi. No, natomiast też były na pewno jakieś plusy tego, że mogliśmy działać online, że mogliśmy wszystko z odtworzenia sobie jeszcze przypomnieć. No i rzeczą, która najbardziej mi się spodobała, to jak wiele różnych spojrzeń, jak wiele różnych podejść do tego rozumienia gry prezentowali poszczególni prelegenci, z jakich różnych obszarów mogliśmy czerpać od nich wiedzę, inspiracje. Brakowało mi troszkę takiego spójnego podejścia na początku, żeby to szło jednym planem od albo podstaw do bardziej szczegółowych rzeczy, albo nie wiem, przykładowo od obrony niskiej do wysokiej, później od ataku, od otwarcia do finalizacji, ale z biegiem czasu doszedłem też do wniosku, że to jednak było coś ciekawego, żeby właśnie tak od różnych stron atakować te aspekty rozumienia gry, bo to otwierało dużo więcej furtek do tego, żeby się rozwijać i samemu coś jeszcze do tego dołożyć, samemu pospinać te wszystkie rzeczy, o których mówili prowadzący poszczególne panele.
Także słuchajcie, jeżeli chcielibyście dołączyć do trzeciej edycji, to www.rozumieniegry.pl i tam są wszystkie informacje. Filip, nie mamy pytań, mamy tylko informacje od osób, które nas oglądały, że był super webinar, wartościowe treści. Artur napisał, Bartłomiej Cieślak również napisał, że świetne szkolenie. I Bartłomiej Ozga, ciekawe i konkretnie, panie Filipie, a Paweł Jankowski z małym opóźnieniem się pojawił i pozdrawia ciebie serdecznie. Pozdrawiam pana, cześć. Dziękujemy wszystkim jeszcze raz za dzisiejszego Ekstra Live'a i mamy nadzieję, że spotykamy się na kolejnych naszych live'ach, które realizujemy na Facebooku Ekstra Trenera i YouTubie. Jeszcze mamy jeden komentarz od Marcina Fudali, super prezentacja. Jego się nie liczy, on powinien napisać, jak tam dzisiaj wynik meczu. Tak, on powinien się dzisiaj skupić na tym, co się działo na meczu juniorów, więc jego komentarz można wymazać później. Dobra, okej, w takim razie tak zrobimy. Marcin, napisz w komentarzu, jak wynik meczu, jak ci poszło. Jeszcze raz wszystkim oglądającym dziękujemy i życzymy dobrej nocy. Do usłyszenia następnym razem. Bardzo i polecam szkolenia, bo ja po poprzednich byłem zachwycony. Dzisiaj troszkę zasypiałem, ale jedno takie musiało się trafić. Było dobrze. Dzięki Filip jeszcze raz i do zobaczenia. Trzymaj się, hej.